Dobry wieczór, moi drodzy widzowie. Witam wszystkich serdecznie z tej strony żuraw.pl. Dzisiaj kontynuujemy chyba szósta sesja, o ile dobrze liczę, krakowskiej enigmy, czyli scenariusza do Zewu Cthulhu, autorstwa Adama Wieczorka, naczelnego polskiego cthultysty. I ze mną są moi wspaniali gracze. I zacznę od Kasi, blogerki z warszawskich spacerków z Kasią, która wciela się w hrabinę Adelaidę Landskorońską. Dobry wieczór. Później jest Michał Ksaszers, który zostanie mianowany najpewniej współtwórcą treści na moim kanale, bo występuje prawie o wszystkich treściach RPG-owych, jakie tworzę. Później jest Jassamet, cosplayerka z Jassamet Zone i reprezentantka kanału Zębatka. Cześć wszystkim, ja też w końcu zrobię to jakiś jednostrzał, tylko jeszcze nie wiem jaki. I jest Talisa, która jak sama się przyznała, rysuje rzeczy dla Hedgala, więc też coś robi poza studiowaniem architektury. Tak, i ja wam niczego tu nie poprowadzę, nie ma szans. Nawet nie liczcie. I w każdym razie zapomniałem dodać, że Michał wciela się w księcia Hieronima Melchiora Dziwiła. Jassamet wciela się w Kornelię Bagińską, wykładowczynię Zagiechu, a Talisa wciela się w Wandę Szymańską, bibliotekarkę z UJ-u. Kto przypomnie, co się działo fantastycznego na ostatniej sesji? Koda gadać. Trochę nas w sumie chyba nie było, czy mi się wydaje? No, z tydzień nas nie było. Albo dwa. To nie dwa? Co najmniej tydzień. Myślę, że dwa, bo w zeszłą niedzielę grałem w Lockdowna, więc dwa. Dobra, to tak pokrótce. Ja i Wanda pojechałyśmy do biblioteki rozkminiać rzeczy, a Adelaida z księciem pojechali... Na przedostatniej. Tak? Jeszcze wcześniej, mhm. No. Skończyliśmy na tym, że się już spotkaliśmy i stwierdziliśmy, że chcemy wprost porozmawiać z naszymi podejrzanymi. Już żadnych gierek, tak. Żadnych podchodów, stawiamy sprawę jasno. Tak, tylko najpierw pojechaliśmy do Gertrudy i wszystko w miarę szło ok do momentu, aż książę jej ją nie zszokował i ona nas dosłownie wyrzuciła z domu. Pytam, po czym pojechaliśmy do pana wykładowcy na UJ-cie i jego imię. Do jej męża. No tak, do jej Kazimierz. Męża, ale imię mi po prostu uciekło. Kaziu. Tak, Kaziu. I Kazia nam się udało w sumie złamać. On się wysypał ze wszystkiego, co wiedział. Okazuje się, że w sumie to nic nie wiedział. Wysypał się wiedział, ale no... Ale znaczy, nie z tą sprawą związanego. Wysypał się z tego, że był wielce zakochany w profesorze Jastrzębskim, o co wszystko i tak wszyscy podejrzewaliśmy ten stan faktyczny. Wysypał się z tego, że pani Potocka przed wyjazdem do Peru była kompletnie biedna i bez grosza przy duszy. I po wyjeździe jakoś się wzbogaciła, ale on w sumie nie wiedział jak. No i jemu zależało tylko i wyłącznie na tym, aby wszystko było w miarę normalnie. Tam bardziej wysypał się z tego, że nie jest w stanie patrzeć się w żonie w oczy, bo widzi ją bardziej jako siostrę, nie jako małżonka. I chyba niewiele, nic nie wiedział w każdym razie o brytyjskim poszukiwaczu przygód, którego też śledzimy troszeczkę. Ale opowiedział nam więcej o tym, co stało się w Peru i o tym, tak. Że tak w sumie naprawdę był ten amok i tak naprawdę nie możesz się spojrzeć też w oczy przez to, że w pewien sposób no, uważasz, że zabił jednak człowieka. Nieważne, czy cokolwiek ty na niego wpływało, czy nie, ale mimo wszystko czuję się za to odpowiedzialny. Tak, jednego z tych dwóch, bo tam jest Jan i Stanisław i jednego ponoć zepchnął ze skały, czy jakoś tak, co prawda w amoku, no ale wciąż on się czuje za to bardzo odpowiedzialny. Po czym pojechaliśmy do mieszkania pani Potockiej z nadzieją na porozmawianie szczerze z panią Potocką. Jednak nie zastaliśmy pani Potockiej, a jak wychodziliśmy, to dopadło nas tych trzech zbirów, którzy nas śledzili przez cały czas. I skończyło się na tym, że w końcu moja postać, czyli Kornelia, wyciągnęła broń i trochę ich podziurawiła. Oni pobiegli do szpitala. Pokazał się starszy podchorąży, jak mu tam było, tam policja. Posterunkowy. Jarosław Waksmuński. I oczywiście tak. Całe podejrzenia poszły na nas, tak? No bo oczywiście, jeśli ktoś coś złego zrobił, to oczywiście elita tego kraju, tak? Dlaczego zawsze, kiedy coś się dzieje, jesteście tam wy? Tak, dokładnie. Ale udało nam się jakoś to go wybłagać. Wezwaliśmy lekarza. Przypadkiem to był pan Kluger. Jakoś musiał się w okolicy kręcić. Jedyny lekarz w Krakowie. Tak. Ale to dobrze, bo mam u niego znajomości, tak? Tak, dokładnie. No i finalnie książę Hieronim pojechał z nami na jego posiadłość.
I książę nie powinien się ruszać, bo on jest dość ciężko ranny, czy tam ma ogólnie solidne obrażenia po tym wszystkim, po tej szarpaninie, bo jednak bandziory się najpierw na niego rzuciły. No i tak jedziemy z takim przeświadczeniem, że mieliśmy jutro iść na Wawel, ale coś nam chyba to nie wyjdzie i teraz nie wiemy, jak to zrobić. Nie tylko na Wawel, mieliśmy jeszcze iść do tego fortu. Tak. Do obu miejsc mieliśmy się dostać akurat w sobotę, jak dzisiaj jest piątek. I to chyba już wieczór. Tak, overgamingowo, będziesz dalej grać księciem, czy robisz nową, w sensie, czy zrobiłeś w międzyczasie jakiegoś NPC-a, którego będziesz odgrywać? Postaci właśnie nie robiłem, ale tak właśnie myślę, żeby nie zrobić najbardziej generycznego jakiegoś sługi lokaja, który może po prostu mnie reprezentować o statystykach po prostu, nie wiem, okrojonych, tyle jak na szybkości. Zaraz ci przydzielę. Czy ten lokaj może być jakimś gigaczadem, który potrafi samym spojrzeniem wystraszyć złych ludzi? Bo w tym momencie mi się zdaje, że najsilniejszą fizycznie postacią w naszej drużynie jest prawie 40-letnia bibliotekarka, co nie świadczy o nas zbyt dobrze. Masz siłę z czystej ciekawości? 65? Jakoś tak, momencik, sprawdzę. Wejdę sobie jeszcze w kartę postaci, no to pod względem siły mnie faktycznie przerastasz. Siłę mam 55, kondycję, budowę i zręczność mam po 65. Okej, to i tak w sumie mnie lekko przerastasz. Z tą różnicą, że w przeciwieństwie do ciebie ja mam broń palną, więc mi to daje możliwości obrażeniowe. Na pewno chciałam to zaproponować, żebyśmy się dozbroili. Bo mimo wszystko uważam, że skoro ktoś chce się nas pozbyć, to jeśli dalej będziemy się tym zajmować, to na pewno ten ktoś wróci. A jako, że ostatnio z pałkami nie dali sobie radę, bo wyciągnęłaś rewolwer, mogą to wrócić raz nie przyjdą z nożami na szczelaninę. Pytanie tylko, czy wy jesteście w stanie na szybko skołować sobie jakąś broń, skoro ona chyba nie do końca jest taka dostępna publicznie, to nie Ameryka. Ale macie w końcu księcia Radziwiła, więc... Tak, książę może mieć po prostu... Tak, fundusze po pierwsze, po drugie zawsze może mieć na przykład w swoich prywatnych zbiorach jakąś kolekcję, nie wiem, rewolwerów, bo jest... Myśliwską? Na przykład. Ja się spodziewam, nie wiem niczego, ale też się spodziewam, że jako hrabina gdzieś tam w domu coś na pewno musi być. Okay. Jakąś strzelbę myśliwską, nie wiem, cokolwiek, sztucer... Myślę, że jakaś broń osobista, nie wiem, pojedynkowa, wisząca na ścianie. Powiem wam tak, ja na pewno nie chcę broni typowo jak gdyby strzeleckiej, bo ja totalnie szanse na to, że trafię są marne. Mi by się przydało coś, czym mogę rzucać, jakieś noże, coś takiego. Myślę, że to będzie łatwiej skołować. To jasne, jasne. Tam Michał, masz podręcznik badacza, to masz... Mam, tylko też... Musiałeś po prostu zapomnieć po ostatnim. Już wyłączę go. Przypomniałam sobie, że przywróciło mi punkty szczęścia. Nawet chyba dodało niektórym. Tam już ci kartę, Michał, udostępniłem, tylko szukam błyskawiczne tworzenie postaci jest w podręczniku badacza. Przydzielę jedną 80, dwie chyba 70 czy coś takiego. Mam już wszystko, spokojnie. Dobra, to pytanie. Ja mogę raczej w miarę lokaja dobrać, to co chcecie, jakiegoś takiego bardziej osiłka, czy... Swojego szefa ochrony też. No, a czy on nie jest przypadkiem pobity i nie skończył jeszcze gorzej niż książę? Właśnie. Mogę na przykład jakiegoś stajennego swojego, czy coś w tym stylu jakiegoś... Nie, no może jakiś podczaszy. Tak. Podczaszy to tam książę był największy. Majordomus. No. Dobra, to niech będzie silny, 70 siłę, kondycję 70, albo nie, kondycję niech będzie miał 70, budowa ciała 70, zręczność. 60. Mam wrażenie, że teraz na ostatnich sesjach akurat przyda nam się ktoś, kto będzie miał potencjał bojowy. I w razie czego będzie nas w stanie zasłonić własnym ciałem. Oczywiście, że tak. Wszystko własnym ciałem. Dobra, wiek myślę, że tam taki, żeby nic nie zmieniać, to tam około 30. Umiejętności z zawodu, to jakiś zawód jeszcze na szybko, może to jest strona 51. Cowboy i elegancko i wchodzimy. Cowboy. Polski cowboy. Dokładnie. To jest ten rolnik. Nie wiem. Szofer? Czyli to będzie jakiś stajenny. No właśnie tak patrzę. Jakiś mam szofera na pewno po orędziu.
Bokser, zapaśnik ewentualnie, działacz związkowy, ewentualnie mechanik jakiś po prostu, wykwalifikowany pracownik fizyczny. No, okej, okay. No i to było... Najwięcej to ma sensu. Najważniejsze to i tak, to jak będzie się nazywał, nie? No, tak. Jakiś generator imion polskich. Władysław. Nadałam mu właśnie imię. Za dużo Władysławów jest. Niech będzie Mieczysław. Władysław Kruger Junior Junior. Tak. Mieciu. Jakiś Mieczysław Sadurski, ona szyba, niech się nazywa. Niech będzie. Nie, bo to ej, to szlacheckie nazwisko ski. I będzie... Musi być jakieś takie... Koło. No to... Koniecznie. Znaczy nie, no, te końcówki na ski to były jednak szlacheckie w Polsce. No to może niech się nazywa Mieczysław Kolędowicz na przykład. Mam lepsze. Mieczysław Młotek. Będzie. Młotkowicz. Panie Młotek. Albo Budowniczy. Albo Mieczysław Architekt. Niech będzie stolarstwo z rzemiosła. Dobra. Mieczysław Cieśla. O, już masz. Albo Cieślak. Miałam znajomego o takim nazwisku. Nie brzmisz, jakbyś dobrze go wspominała. Właściwie nie wspominam go w ogóle. Pamiętam, że był. Całkiem o tym zapomniałem, że muszę stworzyć tą postać. Jak to by już była zrobiona. Dobra. 1/70. Co najbardziej może się przydać. No ja właśnie sobie odsłuchiwałam końcówkę ostatniej sesji i właśnie była mowa o tym, że no, książę tak trochę nie pochodzi. No. Myślę, że najbardziej inwestuj w siłę albo w zręczność, co tam daje ci najbardziej. Nie, to ja wiem, to już konkretne umiejętności, nie wiem, obsługa ciężkiego sprzętu, czy jest tu sens? Tak wręcz. No, mogę, bo dwie mogę mieć jako, nie wiem... Standardowe umiejętności to typu spostrzegawczość, nasłuchiwanie, jakaś bijatyka czy coś. Tylko tu muszę brać, wiesz, te podstawowe z tego zawodu, nie? Aha. Od mechanika, choć w sumie no, mechanik z tym samochodem za bardzo nie jeździ. No, to pracownik fizyczny, więc fizycznie może być, nie wiem, cieślą moim tutaj, więc... Niech będzie, że bronią krótką się potrafi posługiwać zajebiście. Bo czemu by nie? Dobra. I będziemy. Czyli teraz to my będziemy przychodzić z jakąś pałką na szczelaninę? Dokładnie. To daj mu dużo żywotności. Elektryka w sumie. Czy w tych tamtych czasach elektryka była? Chyba była już. No, jak są telefony i inne. Jak są tramwaje, no to elektryka jest. Będzie wspinaczka. O, ślusarstwo. To jest to. To brzmi jak... zawód. Ślusarz, tynkarz, akrobata. Tak, dokładnie. Musisz, wiesz, skakać po krokwiach. Nie wiem, jak chce on skakać po krokwiach, ale chętnie to zobaczę. No, normalnie. Z jednej na drugą. Może ten Cieśla to kiedyś w cyrku pracował. Cieśla cyrkowiec. Też dobre. Co, książę Hieronim ma ten smykałkę do zatrudnienia ludzi z ciekawą przeszłością, tak? Dokładnie. Co, jeśli ktoś go zainteresuje, to on go zatrudnia. Tak. Nie szukasz może jakiegoś pracownika? Coś dla cię na uczelni? No nie, no ale wiesz... Pensja bibliotekarki. Biorąc pod uwagę moje zarobki, to wiesz... Wiesz, te koty trzeba jakoś wykarmić, tak? No właśnie. Mam zostawić moje dzieci bez jedzenia? Jak gdyby wątpię, żebym innych się doczekała, biorąc pod uwagę, że jestem nadal panną w tamtych czasach. Jezus Maria, moja postać też powinna wykarmić swoje dziecko, tylko dosłownie dziecko. Nie samochodu. Choć w sumie tu nie ma samochodu, więc niech będzie prowadzenie drożki. Będę brawurowe pościgi można robić. Jak gdyby ci to powiedzieć, moje miesięczne zarobki to $20. Okej. Okay. Książę Hieronim na siadanie więcej wydaje. Jak gdyby majątności mam 10. Więc chyba niezbyt dobrze płacę na tym Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapraszam na Agiech. No, ale na Agiechu jeszcze nie mają porządnej biblioteki, on dopiero powstał, no. Może gdybyś musiała potrójnie karmy kupować, to może byś nie była taka biedna. Wiesz co, ja nawet mam w ekwipunku z tego powodu zapisaną suszoną wołowinę, więc wiesz, rarytas. Nie było karmy dla kota w podręczniku. A od biedy taką wołowinkę suszoną to i człowiek zje. Jakby nas zamknęli w tych jakichś lochach czy innych katakumbach, jak pójdziemy na Wawel. Ten,
To Wanda wyciąga pakunek i przynajmniej ten, i mówi, przynajmniej nie umrzemy z głodu. Przygotowany na wszystko, tak? Od razu. Ponoć przeciętnego człowieka w dzisiejszych czasach od anarchii dzieli tylko 9 posiłków, bo zwykle na tyle ludzie mają zapasów w domu. Ja mam też ekwipunku 2 litry spirytusu, więc... No, to ciekawe, bo ja mam chyba w lodówce w tym momencie materiał na 3 posiłki. No to ty jesteś bliżej anarchii niż inni. Ekwipunek to tam ciul w jakąś pałkę wpisze i nie wiem, pistolet od księcia dostał do samoobrony. I jeszcze tylko na szczęście chyba trzeba rzucić. Ewentualnie jakbyś mógł sprawdzić mi noże, jakie one mają statystyki. A już się patrzę. Bo raczej, bo ja mam wpisany myśliwski, ale on jest chyba K6, ale nie wiem, czy on ci nadaje do rzucania. No to nie. Tak jak w teorii to możesz rzucić, ale jest duży. No, dlatego ja myślałam o czymś mniejszym. Aczkolwiek czy tam są noże do rzucania, to nie wiem, być może. Nie, nie, to jest zwykły nóż, po prostu będzie mniejszy rozmiarowo, nie? No to on chyba daje K4 plus modyfikator obrażeń. Już patrz. Bo chyba te najsłabsze bronie dają K4 plus modyfikator. Mały nóż, na przykład nóż sprężynowy, ale jest nóż średni, to jest nóż do krojenia mięsa na przykład i tym podobne, nie? No to już takim można chyba rzucać. Szefa krojenia. No. Bo mały, no to jest nóż sprężynowy. Ale to jest, mały to jest K4. Ale sprężynowy to jest taki, wiesz, wysuwany, w sensie wyskakujący, a mi wystarczy taki zwykły. Taki zaostrzony nóż do otwierania listów. To, wiesz, to jest podział nóż mały, nóż średni i nóż duży. Więc to będzie no, nóż to mały. Im mniejszy, tym lepszy. No to nóż mały to masz K4 plus modyfikator obrażeń. No bo mały nóż, mniejsze ostrze, ale lepiej leci. No cóż, no to pewnie sobie po prostu zgarnę kilka takich nożyków. Zabierzesz księciu z zastawy. O nie, srebrne bo ja się babuni. Nie wypłacę. Ale pożyczasz, nie. A nie kupujesz. No chyba, że chcesz kupić. Nie, 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 totalnie nie. To będzie jakiś pozłacany, wysadzany, nie wiadomo czym. Nie, to nie mój budżet. Jeszcze czego? Ja sobie tam... W tarcie postaci tam niby jest, są jakieś punkty wpisane do broni krótkiej i karabinu. Czy to znaczy, że ja je mam? Czy co to... tak, bo bazowo tam wszyscy macie jakieś punkty. Aha. Znaczy, punkty, tak. Ale czyli, że można z tego skorzystać. Jest na przykład jakaś broń krótka. Ja się spodziewam, że ja mogę mieć coś krótkiego. Broń krótką w sensie. Mechanik Mieczysław. Mechanik Mieczysław Młotek, równie lotny jak jego nazwisko? Dokładnie, raczej będzie niezbyt wygadany, będzie po prostu wykonywał swoje zadania. Teraz pałeczkę księcia przejmie pani Adelaida. A w zasadzie panna. Właśnie, właśnie. Tę pałeczkę tak. Będzie ciężko przejąć. I ten zobaczymy. Mieczysław będzie chodził wokół niej i śpiewał: Ada, to nie wypada. No wiesz, Lanskronska jak gdyby zobowiązuje. Dobrze, Mieczysławie Młotku, czy skończyłeś już, czy... Myślę, że tak. Myślę, że tam popisuję sobie ekwipunek, ale tam jak uzieś pałę, to już na spokojnie możemy ruszać. Więc kiedy tak dotarliście do rezydencji, olbrzymiej rezydencji położonej w jeszcze większym ogrodzie i ogólnie na olbrzymim terenie, położonej tej całej rezydencji Radziwiłłów, książę Hieronim przed udaniem się na spoczynek rozdysponował odpowiednie dyspozycje między swoich wszystkich podwładnych. Jak, proszę księcia, wygląda spotkanie Mieczysława Młotka z resztą ekipy? No, myślę, że to będzie poranek, bo przyjechaliśmy tam chyba wieczorem. Aha, czyli przeskakujemy do soboty, tak? A chcemy już przeskakiwać? W sensie, weź pod uwagę, że my u pani hrabiny byliśmy w samo południe. Dobra, pobicie, zanim dojedziemy do tego, wiesz, posiadłości, to będzie wieczór, nie? W sensie, możemy coś robić wieczorem, ale myślę, że on będzie przywołany z rana, nie? Więc jeżeli coś tam wcześniej, no to... To znaczy, powiem ci tak, na pewno czy pan Kluger z nami jedzie? A chcieliście, żeby jechał? Bo w sumie... Tak, pan się miał tak, bo zająć. Coś chyba książę mówił, że on miał się nim zająć. To jak najbardziej.
lekarzem. To pewnie, jak w takim najbardziej. Razie, książę tak zaordynował, pewno, to... W sumie to dobrze, dlatego, bo przynajmniej jak gdyby wyjdzie ze swojego mieszkania, a my mu sugerowałyśmy w sumie z Cornelią, by na jakiś czas po prostu je opuścił, bo nie wiadomo do czego ma dojść, może dojść, a wolałabym, żeby jednak nie umarł. Jak gdyby był miły dla nas, więc... I na pewno chciałam go też zapytać, bo on obiecał, że sprawdzi dla nas, czy coś nie zniknęło z jego domu. Więc bo kiedy ktoś już się do niego zakradł. Władysław sprawdził, że z Hieronimem wszystko w porządku i Hieronim udał się na odpoczynek, po prostu został w swoich komnatach. Władysław zszedł do was, do jakiegoś salonu, czy gdzieś tam, gdzie przebywaliście wszyscy. Tam przebywałyście wszystkie. I kiedy ponawiasz pytanie o to, czy nic nie zginęło z jego domu, to on tak chwilę błądzi w myślach, zastanawiając się, a później z takim rozbrajającym uśmiechem stwierdza, że na tyle, na ile sprawdził, to nie wydaje mu się, żeby cokolwiek zginęło. Jest pan tego pewien? No raczej tak, jestem tego pewien. W takim razie albo przepłoszyliśmy napastnika, zanim zdążył zabrać to, po co przyszedł, albo tego nie znalazł, albo nie chodziło wcale o żaden przedmiot. A ostatnie brzmi najgorzej. Myślę, że po prostu przepłoszyliśmy napastnika, zanim mógł znaleźć cokolwiek. Myślę, panie, że ktoś się pokusił na coś z mojej dosyć sporej kolekcji książkowej? Biorąc pod uwagę, że z wystawy zginął dziennik, więc możliwe, że tak. No raczej złodzieje rzadko biorą dzienniki, bardziej jakieś kosztowności. To na pewno jest ktoś, kto wie, czego szuka. A ja akurat myślę inaczej. Jednak panie Kluger, jest pan lekarzem działającym aktywnie i ma pan mieszkanie na ostatnim piętrze, więc... Podejrzewam, że ktoś myślał, że ma pan też jakieś kosztowności. Jest pan lekko bogatszą osobą i stąd to włamanie. Coś tam po ojcu i po matce mi zostało, ale no, nie trzymam tego tak na wierzchu. Część w skrytce bankowej, a część po prostu w sejfie, więc dostanie się do tego nie jest takie proste. Mimo wszystko, skoro książę proponowałby, został tu pan i doglądał jego stanu, szczególnie, że mimo wszystko książę ma już swoje lata, a nie byliśmy przygotowani na tak bezpośredni atak, to myślę, że te kilka dni w jego posiadłości na pewno panu nie zaszkodzi. A na pewno będziemy takiej prośbie czuć się bezpieczniej. Nie godzi się odmawiać, to kimże bym był, gdybym odmówił takiej prośbie osoby tak wysoko postawionej i dystyngowanej. Myślę się, że jakieś tam leżakuje odpoczywając. No, może nawet sobie przysypiając. Jeszcze tego samego dnia, zanim udali się na spoczynek, do posiadłości Radziwiłłów przybył Jarosław Waksmuński, starszy posterunkowy, który koniecznie chciał rozmawiać. Jeśli nie z księciem, to również z wami. Więc kiedy okazało się, że książę niespecjalnie jest w stanie kogokolwiek przyjąć, to pozostało Waksmunckiemu porozmawiać z wami. Chyba nie mam nic przeciwko. Z całą waszą czwórką. Kiedy ubrany w długi mundurowy płaszcz mężczyzna zjawia się w salonie i ściąga czapkę, odsłaniając powoli rzędniejące włosy na skroniach. Przez chwilę tak stoi, wpatrując się, powodząc jak po was wzrokiem. Sobie wyobrażam, że to jest tak, że my siedzimy przy takim okrągłym, eleganckim stoliku, po prostu grawerowanym do ostatniego szlifu, jeszcze białym najpewniej, i na środku stoi po prostu zestaw herbaty, taka wiesz, czysta porcelana i taki czajniczek pewnie jeszcze z zeszłego stulecia, i siedzimy my na takich fotelach, wiesz, niby krzesła obiciowe, każdy wyglądając zupełnie inaczej. Adelaida najbogaciej, Cornelia Wanda jako klasa średnia i pewnie pan Młotek, jako widać, że jest bardziej służącym szlachcica. I wchodzi pan Waksmuński i my z takim wszyscy takie dzień dobry. Tak ściąga tą czapkę. Witam szanownego państwa. Przepraszam, że zakłócam spokój po całej tym dzisiejszym zamieszaniu. Ale przejdźmy do rzeczy.
I to... Chodzi o nasze zgłoszenie? Chodzi o zgłoszenie, chodzi o całe to zamieszanie z kradzieżą i z państwa, jakby to nazwać, samodzielnym śledztwem. Jakoś tak cały czas mam wrażenie od tych kilku dni, że gdziekolwiek się nie udam, państwo już tam byliście. Że podążamy tymi samymi śladami, a ja nadal nie wiem. Jesteśmy o krok do przodu. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Jeżeli tak faktycznie jest, panno Szymańska, to ja bym bardzo chciał, żebyśmy dzisiaj, tego właśnie wieczora, w tym oto miejscu, usiedli przy tym stole, przynajmniej metaforycznie, tak znaczącym spojrzeniem spojrzał się na jej ostatnie krzesło stojące wolno przy tym stole, do którego nikt go nie zaprosił. No, nikt tu nie jest gospodarzem, tak? Wszyscy są gośćmi. I tak. I może gdybyśmy, może byśmy w końcu wymienili się jakimiś istotnymi informacjami. Wizytówkami? Czym? Wizytówkami? Wreszcie, wizytówkę hrabino już mam. Wizytówkę już chyba, tak. Prawda. Więc tu nie chodzi o wizytówkę. Chodzi o to, że nadal nie jestem pewien, kto dokonał tego haniebnego czynu. A czy ma pan jakieś podejrzenia? Mówi pan, że nie jest pewien. Chcę usiąść, panie komisarzu. Dołączę. My też nie jesteśmy pewni wielu rzeczy, ale z miłą chęcią wysłuchamy pana mądrych słów. I nie komisarzu, pani Cornelio, jestem zwyczajnym starszym posterunkowym, ale z wyraźną ulgą siada przy tym stole, kładzie czapkę i przygląda się wam. Mam wrażenie, że ten, kto ukradł dzienniki profesora Jastrzębskiego i te kilka eksponatów z jego wystawy, był uczestnikiem wyprawy do Peru, ale to jest tylko moje przeczucie stróża prawa, osoby, która od lat zajmuje się łapaniem przestępców. A co państwo mogą powiedzieć na ten temat? No cóż, też w pewien sposób podejrzewamy. Dlatego chcieliśmy też porozmawiać z uczestnikami wyprawy. Ale niestety nam się nie udało. Gdyż wie pan, jak zakończyła się nasza próba wizyty. No ale wydaje mi się, że wizyta u pani Potockiej nie była jedyną wizytą w Eku. Państwo przeprowadzili, przecież widywałem państwa u Kazimierza Macharzewskiego, u Gertrudy. Większość tych osób niestety nie była jakoś specjalnie wylewna. Wydaje się, że ta wyprawa do Peru stanowi dla nich jakąś ten temat tabu. Traumy. Niekoniecznie się chcieli z nami dzielić wszystkimi szczegółami, co też faktycznie sprawia, że nasze podejrzenia tutaj krążą nasze przeczucia krążą wokół tego wydarzenia jako przyczynku do obecnych wydarzeń. Niestety no na razie też nie mamy jakichś konkretniejszych dowodów. Tak. Wyprawa do Peru. Pan odpowiedzieć na jedno pytanie? To zależy, proszę zadać. Może odpowiem. Wieczór. W środę. Widzieliśmy się wtedy u pana, u doktora Klugera. Tak. Niech pan opowie, co pan wtedy widział. Widzisz, jak przez twarz Waksmuckiego przez chwilę przebiega taki dziwny grymas, jakby zaskoczenia, że pytasz go akurat o środę wieczór i tak myśli. Widzisz też, jak... Tu wychodzi na to, że ja go przesłuchuję, nie on nas. Władysław Kluger też się przesłuchuje tej rozmowie, wpatrując się to w policjanta, to w was, to w policjanta, to w was. I Waksmucki tak... Chciał pan wtedy... Tak. Widzisz, że on strasznie skupia się, nawet się na ciebie nie patrzy w tym momencie, tylko tak jakby skupia się, marszczy brwi, jakby sobie bardzo usilnie próbował przypomnieć, co tak właściwie się tam stało. No, przepłoszyłem włamywaczy, tak, to na pewno tak było. Była pani przecież tam, spisywałem państwa zeznania, prawda, doktorze Kluger? Tak, udało nam się przepłoszyć włamywaczy, na szczęście. A nie dziwiło pana, że ten włamywacz wyskoczył z okna z ostatniego piętra kamienicy? Może
Może, nie wiem, może przebiegł po Gzymsie, może był zręcznym akrobatą. Widzisz, że mężczyzna ewidentnie próbuje sobie racjonalizować rzeczy, których nie do końca da się wytłumaczyć. Ale wracając, nie rozumiem w sumie tego pytania. Wydaje pani się, że to ma jakiś związek? Że cała ta sytuacja, i tutaj mówię o tragedii w Peru, włamanie do mieszkania pana doktora i dzisiejszego zajścia w kamienicy hrabiny Potockiej. Powiem tak. Pierwszy raz zauważyliśmy, że ktoś nas śledzi, a konkretnie ja i tu obecna pani Adelaida Lanskorącka. Zobaczyłyśmy pierwszy raz, że ktoś nas śledzi właśnie tego samego dnia, co była wizyta u doktora. Tylko, że z samego rana, kiedy byliśmy jeszcze wtedy, to nawet chyba był wtorek, a nie środa, jakoś tak ostatnie dni szybko lecą. To by sugerowało, że istnieje jakieś wyjątkowe zainteresowanie postacią doktora Klugera. Panie Władysławie. Nawet nie wiem, czy chodzi o doktora Klugera. Bardziej mi się wydaje, że to możemy mieć związek z profesorem Jastrzębskim. Z profesorem Jastrzębskim. W końcu to jego dziennik został ukradziony. Czyli zakłada pani, że złodziejowi najbardziej zależało na dzienniku, a te dziwne eksponaty zostały skradzione przy okazji? Mógł ukraść coś chyba bardziej cennego od poroża jakiegoś jelenia bądź maski. No, to jest dość dziwne. W momencie, kiedy w muzeum były naprawdę cenne obiekty, które można było sprzedać kolekcjonerom za bardzo duże pieniądze, ukradziono dość nietypowe przedmioty. Co prawda był tam jeden z drogocennych pierścieni, który pochodził z Egiptu i to jeszcze z pradawnych czasów, który na pewno ma sporą cenę. Ale gdybym była złodziejem... Akurat ten pierścień w ogóle nie pasuje mi do całej tej układanki, tak szczerze mówiąc. Wydaje mi się, w sumie nie bardzo widzę powiązania z wyprawą do Peru i z tymi rzeczami. To była kwestia wzbogacenia się, ale mimo wszystko, proszę się zastanowić, gdyby był pan złodziejem, czy nie kradłby pan czegoś, co wygląda na relikt, cenny relikt, a nie dziennika? Być to raczej nie byłaby pierwszy pański wybór. Tak mi się wydaje. Zakładam, że mój zmysł stróża prawa podpowiada mi, że ta osoba dokładnie wiedziała, co chce ukraść. Dlatego, skoro chciała ukraść właśnie dziennik profesora Jastrzębskiego, no to wydaje mi się, że sprawa jak najbardziej dotyczy profesora. Tak wyciąga notesik, zaczyna coś tam notować. Pani Wando, pani jest bibliotekarką, prawda? Owszem. Pani niebywały zmysł analityczny. Być może będę musiał porozmawiać ze swoim przełożonym. Ale wróćmy do tematu. W całej tej sprawie wydaje mi się, że sprawcą jest któryś z żyjących członków wyprawy. Niestety... Wydaje mi się, że wszystkie się tu zgodzimy. Tak spojrzałam na moje towarzyszki, że raczej pan Macharzewski nie ma z tym zbyt wiele wspólnego. Waksmunski zmarszczył brwi, a skąd takie założenie, że pan Kazimierz jest w tej sprawie niewinną osobą? Rozmawiałyśmy z nim i jako chyba jedna z nielicznych osób wydawał się być szczery wobec nas. Tak patrzę, czy reszta jak gdyby w jakiś sposób reaguje na te słowa. W ten sposób. Kornelia po prostu obserwuje to ciebie, to Waksmunskiego, słuchając waszej wymiany zdań. A co panu udało się tak naprawdę ustalić? Na pewno badał pan kwestie związane chociażby z tymi śladami. Dość nietypowe, biorąc pod uwagę, że no raczej gdybym była złodziejem, to nie przebierałabym butów jak gdyby w środku miejsca kradzieży. Osobiście uważam, że te ślady zostały zostawione dla zmyłki. Albo żeby przekierować trop w jakieś rejony, które miałyby jakby w jakiś sposób odwlec przeprowadzających śledztwo od skupienia się na rzeczach, które są naprawdę tu istotne. Myślę, że to błoto, te ślady nie są najważniejszą rzeczą. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest motyw. Trzeba było sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ktoś ukradł dziennik. Kwestia, co było w tym dzienniku.
No, musiało być coś ważnego. Zapewne zauważyli Państwo, jeżeli rozmawiali Państwo z Państwem Macharzewskim, z Państwem Macharzewskimi, że na informacje o dzienniku byli niezwykle nerwowi, prawda? Ja tak patrzę po moich towarzyszach, czy wygląda jakbyśmy chcieli mu powiedzieć wszystko. Z mojej strony nie mam przeciwwskazań. Mogę dodać, że... Czekaj, Żuraw, jakie ty dokładnie zadałeś pytanie? Jeszcze raz powiedz. Że państwo macharzewscy wydawali się być podenerwowani jak na wspomnienie dziennika. A. Mojego osobistego wniosku, nie wiem jak reszta się do tego odnosi, ale wydaje mi się, że ktoś chce powtórzyć wyprawę do Peru. I dlatego wykradł ten dziennik, aby właśnie podążać śladami Zora Jastrzębskiego i dotrzeć do tych samych miejsc, gdzie on dotarł. Z tego, co nam wiadomo, przynajmniej z tego, co przypuszczał, no, jak gdyby tak jak mówiłam, akurat pan Macharzewski przed nami się najbardziej otworzył. Z tego, co przypuszczał pan Macharzewski, to najprawdopodobniej dziennik mógł zawierać po prostu opisy tego, co wydarzyło się w czasie tej wyprawy. Aha. Tylko tak. Jednak uważał on, że to jest zbyt osobiste, by trafiło na wystawę. Dlatego tak bardzo mu zależało na odzyskaniu tego. Czyli być może w dzienniku profesor Jastrzębski opisał wydarzenia, które były przyczynkiem bądź jakimś tłem całej tej katastrofy, która się tam wydarzyła, ze swojej perspektywy, która być może dla kogoś mogła być niewygodna. Interesujące. Czyli motywem kradzieży... To by mogło sugerować, że ukradło je któreś z państwa macharzewskich, ponieważ chcieli ukryć faktyczne wydarzenia z wyprawy. Jednak sam pan mówił, że byli oni bardzo podenerwowani, kiedy wspomniano o dzienniku i o jego kradzieży. Być może... Może to znaczyć, że to ukrywają, ale jednocześnie może to być przejaw tego, że obawiają się, że ktoś by mógł przejąć ten dziennik. W każdym przypadku wtedy... może to wynikać z różnych właśnie przyczyn, skoro już, tak jak mówiliśmy, pan Macharzewski wzbudził nasze zaufanie, więc no, z jego perspektywy wygląda to, że to bardziej chodzi o te wszystkie różne potencjalnie kompromitujące wydarzenia, które tam się rozgrywały i pewnie wolałby, żeby nie przenikły do wody publicznej, dla kogoś innego, to by mogło być jakiś inny motyw, inne informacje zawarte w tym dzienniku. Tak jak zresztą przed chwilą powiedziała Kornelia, ktoś inny też może planować wyprawę do Peru. Też skądinąd wiemy, że jest taka wyprawa planowana. Wiemy o tym z gazet. A osoba, która twierdziła, że jest już w Peru, tak naprawdę w tym czasie była w Krakowie. Tak, tak. Pan Augustus Larkin mnie zastanawia i mam szczere podejrzenia, że on może za wiele o marzecami stać. Co pan wie na temat pana Larkina? O, to jest dobre pytanie. Czy w ogóle pan przyglądał się tej osobie? Czy w tym miejscu... Przyznam szczerze, że w tym miejscu państwo mnie zaskoczyli. Czyli w tym... Muszę tutaj do tej całej układanki dopisać osobę niejakiego Augustusa Larkina. Kto to jest, wiecie państwo? Nie zwrócił pan uwagi na... Organizuje wyprawę do Peru. Nie zwrócił pan uwagi na księgę gości, która była przy wystawie? Pan Larkin... A faktycznie był wieczorem. Tam wpisany, tak. No uznałem, że to jeden z... wieczorem odwiedził tą wystawę. Był ostatnią osobą, która tak naprawdę miała do niej dostęp poza pracownikami. No tak, ale dla mnie ten trop okazał się martwy, ponieważ okazało się, że wyjechał w poniedziałek. Z samego rana, z tego co uzyskałem informację w hotelu, który z samego mieszkał. Rana się wymeldował. No tak. Czy wymeldował, czy wyjechał, w każdym razie było to prawdopodobnie kilka godzin albo i nawet cały dzień po kradzieży. A nie wiem, czy pan śledzi gazety, ale bodajże tydzień wcześniej, jakoś tak, był artykuł na temat tego, że jest już w Peru. A ciężko, żeby był w ciągu tygodnia, wrócił z Peru do Polski, do Krakowa.
po czym znowu tam wyjechał. Albo jeśli mam metodę na tak szybką podróż między różnymi kontynentami, to chciałabym ją poznać. Faktycznie, będę musiał, w którym numerze, pamiętają Państwo, w którym numerze było to ogłoszenie? Pewnie pamiętamy, pewnie w jakichś notatkach mamy. Dokładnego numeru pewnie nie mamy, ale to gdzieś... No ale jesteśmy w stanie określić, ale przeszukiwałyśmy tą, przeszukiwaliśmy jak gdyby poprzednie, więc jesteśmy w stanie na przykład datę określić, czy coś takiego. Już skroluję ze w którym. Ja już też, ale nie ma tutaj daty. To jest 12 stycznia. No bo możemy to powiedzieć, że wiemy i przekazujemy. 12 stycznia. O, jednakowoż nurtuje mnie... 12 stycznia. Nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia, bo pani Lanz-Korońska powiedziała, że w dzienniku mogły znajdować się informacje kompromitujące. Kazimierze, czy wie pan co... Czy Kazimierz powiedział państwu coś na temat tego, co w tym dzienniku mogło się znaleźć? Jakby to mówiła o tym pani z dosyć wyraźną pewnością w głosie, więc sądzę, że to nie są tylko pani przypuszczenia. Pan Kazimierz wnioskuje, że pan Jastrzębski zapisał tam również prywatne kwestie dotyczące jego córki i być może samego pana Kazimierza, bo jakby nie patrzeć, byli w dość bliskiej relacji przynajmniej pani wówczas Jastrzębska, obecnie Macharzewska, i pan Macharzewski. I stąd wnioski pana Kazimierza, ażeby nie wypuszczać tego dziennika na światło publiczne. No. Poza tym, czy nie nazwałby pan kompromitacją wyprawę naukową, która potrzebowała dość dużego sfinansowania, a która tak naprawdę zakończyła się przedwcześnie, bez osiągnięcia celu, jednocześnie towarzyszyła temu śmierć kilku pracowników? Którzy się udali? Czy nie nazwałby pan tego kompromitacją niejako? Kompromitacją, chociaż bardziej tragedią w sumie, aż tak to źle na karierę tak świętej pamięci profesora Jastrzębskiego, jak i aktualnie doktora Macharzewskiego nie wpłynęło. Fakt. Kładzie się jakimś cieniem na... Bardziej mi się wydaje, że kładzie cieniem na polską archeologię niż na samych członków tej wyprawy, a chociażby... Tak naprawdę gazety nie ujawniły jakoś bardzo dużo informacji. A chociażby postać naszej kochanej hrabiny Potockiej, która zresztą była równie zaintrygowana zniknięciem dziennika, jak i państwo Macharzewscy, co wcale sprawy nie ułatwia. Co zresztą myślą państwo o hrabinie Potockiej? Byłaby skłonna do kradzieży dziennika? No różne plotki krążą o tej kobiecie wśród krakowskich kuluarów. Chcieliśmy z nią porozmawiać, ale nie zastaliśmy. Wydaje mi się, że to chyba bardziej pytanie do pani Adelaide. Dobrze, bo ja nie pamiętam, co ja mówiłam, ani na czym się skończyła rozmowa. Znaczy ja stwierdziłam, że to było pytanie o panią hrabinę, czy byłaby skłonna do kradzieży. Ja sugerowałam, że to jest bardziej pytanie do pani Adelaide, gdyż to ona bardziej obraca się w takim kręgu arystokrackim. No i jakąś tam Potocką zna. Jak arystokracja, a pani hrabina Potocka akurat może nie należy stricte do mojego kręgu. Chciałabym bardzo wierzyć, że wszyscy każda przedstawiciel szlachty, bez względu na to, czy nabył swój tytuł drogą krwi, czy drogą za mąż pójścia, reprezentuje z sobą wysoki poziom, no ale nie znam pani hrabiny na tyle blisko, żeby tutaj ręczyć za nią. Z drugiej strony też nie mam wystarczająco dużo informacji, żeby wobec niej rzucać jakieś podejrzenia z tej dziedziny. Niemniej na pewno z jej dotychczasowych rozmów z nią no, nie sprawiała też wrażenia osoby budzącej zaufanie. I do czego się natomiast mogła posunąć, tego... Nie chcę, prawdę mówiąc, też tego tutaj porzucać na pastwę domysłów. Za mało o niej trochę. Ale z tego przynajmniej, co wspominał książę, prowadzi dość rozrywkowy tryb życia. Coś średnio przystoi osobie w jej wieku. Jednocześnie z tego, co nam... Nie odznacza możliwości kradzieży, ale właśnie, tak jak mówiłam o tych potencjalnych kompromitujących wydarzeniach, też nie wiemy, co pani hrabina mogła tam wyprawiać, skoro wiemy, jakie tryb życia prowadzi tutaj.
Ale ma potencjalny motyw, bo ponoć dość mocno wzbogaciła się po wyprawie. No to prawda, to krążą o Więc o tym druga takie... wyprawa mogłaby doprowadzić do jej ponownego na przykład wzbogacenia się. Ma motyw jako tako. Panie Waksmunski, co pan ustalił w kwestii tego, jak się hrabina Podolska wzbogaciła po wyprawie do Peru? Czy pan interweniował w tym zakresie? Bo my właśnie znamy taką plotkę, że pani Podolska zyskała na wyprawie, ale nie wiemy w jaki sposób, szczególnie, że wyprawa skończyła się katastrofalnie. Przyznam szczerze, że nie dokopałem się do faktycznych jakichś odpowiedzi na te pytania. Ewidentnie hrabina potrafi dość mocno strzec swoich prywatnych spraw. Oficjalnie na tyle, na ile mi wiadomo, po prostu udało jej się dobrze zainwestować pieniądze, które uzyskała po swoim świętej pamięci mężu, natomiast jakiego rodzaju inwestycje to były, na tego niestety nie wiem. Aczkolwiek jej postać przysprawia nam kłopotów w nieco mniej szlacheckich kategoriach, jeżeli to ujmując swoją drogą, muszę powiedzieć, że zdarzyło się na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, że zapewne zauważyli państwo, że ma szeroki krąg adoratorów wszelkiej maści. Czy to nie jest związane ze śmiercią jej męża? Bogata wdowa. Nic dziwnego, że ma... Być może, natomiast ci mężczyźni, którzy wokół niej krążą, mają takie dosyć wysokie tendencje do pojedynkowania się między sobą, a później my, i tu mam na myśli służby porządkowe Krakowa, musimy sprzątać cały ten bajzel, a hrabina wydaje nawet... mi się, że to również trochę zasługa hrabiny, gdyż ona po prostu obraca się w takim towarzystwie. No tak. Swoją drogą nacisnę na ten temat, bo powiedział pan, że ona prawdopodobnie zainwestowała pieniądze po swoim zmarłym mężu. Kim był mąż pani Potockiej? Bo tak nigdy żeśmy się nie zainteresowali. Z tego, co ja wiem, a myślę, że to nie jest jakaś wiedza tajemna, no to hrabia Potocki był jednym z członków szeroko znanej w Polsce rodziny szlacheckiej, rodziny Potockich. Tylko, że tej części gdzieś tam spod stolicy. Kiedy zginął, jeżeli mogę zapytać? Przyznam, że nie wiem, musiałbym sprawdzić w kronikach, ale zapewne śmierć takiej osobistości jak hrabia Potocki nie byłaby, jest gdzieś na pewno odnotowana i dobra. Myślę, że jest to informacja do uzyskania. Natomiast tak myślę, bo tak patrzę się na to wszystko z boku, analizuję i tak słucham tego, co państwo mają mi do powiedzenia i mam cały czas takie wrażenie nieodparte, może nazwę to szóstym zmysłem, może swojego rodzaju policyjną intuicją, ale powiedzcie, proszę państwa, wydaje mi się, że wiecie znacznie więcej niż mi się wydaje, że macie jakieś fakty w tej całej sprawie, które być może ja przeoczyłem, a które być może wydawać się dosyć istotne. Więc ja tak trochę nie... No skończ. Byłbym niesamowicie wdzięczny i myślę, że państwo polskie oraz Sprawiedliwość Rzeczypospolitej byłaby niezwykle wdzięczna za udzielenie tych informacji. Oczywiście nie podejrzewam i proszę tutaj nie brać do siebie, że zatajają państwo przede mną informacje z niecnych celów, ale myślę, że moglibyśmy sobie nawzajem pomóc, szczególnie po dzisiejszym ekscesie i tej całej sytuacji z napadem na księcia Hieronima, że wydaje mi się, że musieli państwo coś odkryć ważnego i nacisnąć komuś bardzo mocno na odcisk, bo nie sądzę, żeby takie oprychy, które dzisiaj tutaj zostały przepłoszone, żeby to byli zwykli rzeźmieszkowie szukający łatwego zarobku. To były raczej najemne zbiry, które miały konkretne zadanie. Ja tak trochę niefrasobliwie piję sobie herbatkę i zadaję mu takie pytanie. Czy jest pan przesądny? Nie wydaje mi się niespecjalnie. A czemu pani pyta?
A, wie pan, ciekawe są teraz czasy. Zapewne nie bardzo się pan też interesuje chociażby na przykład fauną Krakowa. Fauną Krakowa? A jakąż my tu możemy mieć faunę? Trochę zdziczałych psów i kotów? Ewentualnie komuś ucieknie jakaś papuga z klatki? Okwawelski. Jak gdyby, no jest tutaj znacznie więcej gatunków, chociażby samych gołębi jest cały ogrom. Ach, gołębie. Dla mnie te latające szkodniki są tak mało zajmujące, że... Wydaje mi się, że jest tutaj więcej latających szkodników. To przyznam, że zabrzmiało bardzo intrygująco, panno Szymańska. A no cóż, ale nie wiem, czy nam pan uwierzy, biorąc pod uwagę, że... To wymaga dość dużego pokładania wiary w słowa, bez możliwości ich sprawdzenia. Tak spojrzał się na ciebie, tak ruszył wąsem dwa razy. Cały zamieniam się w słuch. No widzisz, po wątpiewanie po twarzy Kornelina, ale jak już zaczęłaś mówić, to ci nie przerywa. Pański rewolwer. Zakładam, że... Nie znam się za bardzo na broni, ale zakładam, że policja ma jakieś specjalne rewolwery. Ma jedną konkretną firmę i to jest, nie wiem, chyba Glock w tym momencie, ale... Ja się na tym nie znam. Odpiął z kabury, wyciągnął swój rewolwer. Poprosić nabój? Nabój? Wyciągnął rewolwer, otworzył bębenek, wyciągnął nabój, postawił go na stole. Nabój jak nabój, no, nic nadzwyczajnego. Bo tak się składa, że... Rozglądałyśmy się z panią Kornelią po mieszkaniu doktora, po tym jak doszło do tego incydentu wieczorem. Znaleźliśmy coś ciekawego. Coś, co najprawdopodobniej pan odszczelił. I wyciągam jak gdyby tą łuskę, bo to jest jedyny dowód, jaki mamy. Zakładam, że mogły być tam jakieś ślady, jak to odszczelił, no nie? No tak. No wiesz co, albo on, albo z mojej broni równie dobrze książę mógł to strzelić, no ale dobra. Jak książę nie miał broni. Ale on miał moją broń. Nie, mi wypadła on broń. On z laseczką na niego poleciał. Ktoś na pewno strzelał z mojego rewolweru, bo ja to pamiętam. Ty wystrzeliłeś i nie trafiłaś. Nie, ale księcia. Potem ta broń gdzieś się potoczyła po podłodze i ja pamiętam, że ktoś ją podniósł. I wydawało mi się właśnie, że książę. To jeśli ktoś ja to książę... Ja też nie strzelałam z rewolweru. Chyba, ja raczej nie. Ja nie wiem. Ty wystrzeliłaś ślepo w księcia? Nie, mi broń w ogóle wypadła, przecież moja postać to była nieprzytomna, no ale anyway. Ale jak wypadła, to ona wystrzeliła. No, tak, to był chyba jedyny... Waksmunski tak wziął to od ciebie, tak ogląda i widzisz totalny brak jakiegokolwiek zrozumienia w jego oczach. Jednak to przygląda. No nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. A pani wie? No cóż, nie jestem ekspertem w tej sprawie. Co prawda tutaj obecna pani Kornelia jest geologiem, więc trochę lepiej się zna na naukach ścisłych niż ja. A ja bardziej interesuję się rachunkowością. Ale to wygląda na łuskę. Łuskę? Ale taką rybią łuskę? A widział pan kiedyś taką wielką rybę? Widział pan kiedyś taką wielką rybę? W środku Krakowa? Na żywo nie, ale w jakimś muzeum, na wystawie. Bardziej gadzią niż rybią, ale ja też nie wchodzę w kwestie fauny za głęboko. Ja jestem zwykłym geologiem, interesuję się rodzajami gleby. W każdym razie, no, znaleźliśmy takie coś. Nas to konfunduje. No tak, ale jaki to miał być ewentualnie związek ze sprawą? Bo nadal nie wiem. Mam wrażenie, że pan nie do końca... Że pan nie próbuje nie dopuścić do siebie pewne rzeczy, które się wydarzyły. Które widział pan na własne oczy. Ale co mi pani tutaj imputuje, panna Szymańska? Nie imputuję jako tak o panu. Po prostu mamy wrażenie, że to może mieć... Że to może mieć związek z rzeczami, które są poza naszym pojmowaniem. Dlatego właśnie nie mówiliśmy o tym panu od razu, gdyż myślę, że... Osoba trzeźwo myśląca raczej na wstępie odrzuciłaby tego typu w ogóle podejrzenia. Wiesz co? Znaczy... No dobra, mów. Rzuć mi na jakieś przekonywanie. Perswazję mam. No to rzuć, ale trudny test. No to rzuć, bo ja chcę wejść w słowa zaraz po tobie, tylko mam trochę problem, żeby się wbić między was.
Przepraszam. W ogóle. I jak zacznę gadać, to gadam. Robimy no, to ja... w ogóle tak, że siedzi. Ja chciałam ten... zupełnie na siebie. Nie, mi się daje, że młotka jeszcze tutaj nie ma. Nie? A okay. Książę jako książę? Czy książę przyznał i nie i chrapie? Pytanie, czy chcemy wydawać 10 szczęścia, czy nie? Wydaj. Twoja decyzja, bo mówię, ja tą rozmowę bym poprowadziła zupełnie inaczej. Okej, okay, no to możesz jak gdyby się wbić. No, nie, bo potrzebuję w tym momencie reakcji Waksmowskiego na tą łuskę. Potrzebuję wiedzieć, jak on reaguje, więc potrzebuję wiedzieć, jak twoja perswazja działa. No to uznajmy, że weszła, bo wydałam już szczęście. No tak, z jednej strony powiem pani Szymańska, że mam bardzo dużą ochotę uznać, że stroi sobie pani ze mnie żarty, ale z drugiej strony, choć dla mnie jest to nadal bardzo mało prawdopodobne, pewne elementy tej całej historii, gdyby je powiązać z jakimiś, nazwijmy to, okultystycznymi rzeczami, w paru miejscach być może mają nieco więcej sensu, ale nadal. Panie Waksmowski, sytuacja jest następująca. Rozmawialiśmy z szanownym panem Władysławem, pokazałam na niego. Jest niewinny, był po prostu przyjacielem pana Jastrzębskiego. Rozmawialiśmy z panem Macharzewskim i jesteśmy w dużej mierze pewni, że on naprawdę nic nie wie, on chciał tylko dobrze dla swojej rodziny. Próbowaliśmy rozmawiać z panią Macharzewską i z niej nie wyciągnęliśmy nic. Próbowaliśmy rozmawiać z panią Potocką, nie spotkaliśmy się. Są te dwie panie, jest pan Augustus Larkin, który robi kolejną wyprawę do Peru, więc dziennik i być może jakieś artefakty by mu się przydały. I to jest z aspektu faktów. Kolejnych aspektów faktów jest to, że jak pan Jastrzębski wrócił z tego, co pan Władysław mówił obecny tutaj, pan Jastrzębski się zaczął bardzo mocno interesować kwestiami okultystycznymi po powrocie z Peru. I zaczął działać w jakichś tam kręgach okultystycznych, zaczął czytać o tych rzeczach okultystycznych. I tutaj są rzeczy, gdzie nam się zaczynają pytania, ale odpowiedzi brak. Więc nie chcieliśmy przede wszystkim kłopotać pana z rzeczami, które sami nie wiemy, czy wierzyć, czy nie, bo są dziwne. A z drugiej strony pan Jastrzębski chodził za tym i miał jakieś wnioski, tudzież jakieś rzeczy doradzone przez tych specjalistów od rzeczy okultystycznych, które my nie do końca chcemy wchodzić, chyba że o czymś dziewczyny od was nie wiem. No, na pewno jak gdyby zgodzę się z Kornelią, że jeśli miałbyśmy kogoś podejrzewać, to będzie właśnie ta trójka. To nie wiem, czy nie w całym zbiorze trójka, bo pan Larkin organizuje wyprawę do Peru. Pani Potocka wzbogaciła się po wyprawie do Peru, więc ją mogą ciągnąć pieniądze, ma motyw. I o pani Macharzyskiej wiemy tyle, że ona przed małżeństwem bardzo mocno interesowała się aspektem archeologicznym, więc mogłaby na przykład chcieć wrócić na ścieżkę kariery naukowej, co dzieci jej uniemożliwiły do tego czasu, więc może ją ta wyprawa również pociągać ze względów bardziej naukowych. No i to byłby ładny, wielki powrót. Co więcej, mamy też bardzo mocne podejrzenia, że pani Macharzewska miała kontakt z panem Larkinem, z którym niestety nie udało nam się skonfrontować w żadnym momencie i które jest tutaj też dużą zagadką. Jest to jakieś połączenie w tym trójkącie dodatkowe. No i pytał pan, komu weszliśmy na odcisk, więc prawdę mówiąc też byśmy chcieli to wiedzieć. Mamy podejrzenia, ale tak jak pan. Trochę krążymy po macku ciągle. Drogie panie, a czy w ogóle nie mówiłyście, że tych typów, co zaczęli was śledzić, czy oni zaczęli was śledzić od domu pani Macharzewskiej? Tak, w sumie to tak. Wtedy to znaczy, nie jesteśmy pewne. Wtedy ich pierwszy raz zobaczyłyśmy. Może być tak, że pani Macharzewska po prostu bardzo nie chciała, żeby ktoś za nią myszkował i miała jakichś typów najętych na ewentualność? Możliwe. Ale nie chcemy rzucać oskarżeń w momencie, kiedy nie jesteśmy pewne. No jasne, domniemania, ale już pan starszy posterunkowy stoi z nami, czy raczej siedzi z nami, więc domniemuje pewnie razem z nami. On ma jednak większe światło prawa, żeby wejść i zadawać niewygodne pytania niż my.
Tutaj muszę Państwu podziękować za udzielenie kilku dosyć istotnych wskazówek, których nie posiadałem, więc cieszę się, że Państwo byli ze mną szczerzy i otwarci. Mam jeszcze jedno zasadnicze pytanie. Co Państwo planują dalej? Ponieważ, szczerze mówiąc, martwicie mnie z jednej strony, bo jesteście dla mnie pewnego rodzaju zmartwieniem, które mam na głowie, szczególnie zważywszy na sytuację, która się przytrafiła księciu Hieronimowi. Teraz chciałbym mieć was na oku, tak to powiem. Książę, na pewno, z tego co mówił tu obecny doktor, książę będzie potrzebował czasu, żeby wydobrzeć. A biorąc pod uwagę obecną sytuację, to wydaje mi się, że nieważne, czy będziemy dalej się kręcić przy tej sprawie, czy nie, równie dobrze te zbiry mogą nas śledzić na ulicy, jak będziemy wracać z pracy i napaść gdzieś w jakimś ciemnym zaułku, gdy będziemy wracać, szczególnie, że jest zima. Wando, droga, nie zrozumiałaś pana policjanta. Pan policjant chce nam patrzeć na ręce, co my robimy, a nie mieć na nas oko, czy z nami wszystko w porządku. Ale po prostu tłumaczę, że raczej wydaje mi się, że odsunięcie się od sprawy jak gdyby nie ma sensu. Nie sprawi, że będziemy bezpieczniejsze, więc równie dobrze lepiej to zakończyć. To nam tak naprawdę zapewni pełne bezpieczeństwo. Oj, to jest... Jeśli o nas chodzi, chcieliśmy pójść za domniemaniami pana Jastrzębskiego i jego domniemaniami okultystycznymi. To był nasz jedyny tryb, który mamy zrealizowany. Tylko właśnie nie wiemy, jak to teraz będzie wyglądać, skoro pan, skoro szanowny książę zaniemógł na dłużej niż prawdopodobnie mamy czas. A dlaczego uważają panie, że nie macie czasu? Czy jeszcze jest coś, czym chciałybyście się ze mną podzielić? Jak już pan wspominał, nie jest pan zbyt przesądny. No, tak jak mówiłem, nie jestem. Prawo dopiero jest za niedługo. Zaczyna się... Kiedy? Jutro. Dzisiaj jeszcze jest piątek. Tak, jeszcze tak jest piątek. Nie, momencik, w niedzielę jest pełnia, a jutro... Jutro się chyba zbliżają w Peru. A jutro, o Jezu, doleciałam do końca kanału ze Cthulhu Hangouts. Moment. Czekaj, bo ja na tym byłam. Skroluję. Scroll. Czekaj, jest. Czekaj, czy była tu podana data? Nie było podanej daty. Ale daty czego? Daty zaczęcia tej ekspedycji. Ekspedycja na ważne południowo. Oni się znaleźli przez piramidę oraz ich trochę na się. Na złoty artefakt, Larkin uważa, że odkrycie ślady prowadzące światło. Obecnie potrzebne w formie rekrutacji członków jest powiedziane, że obecnie tylko rekrutuje w Limie członków i sponsorów. No dobra. Więc nie było podanej konkretnej daty, kiedy ta ekspedycja ruszy. No, ja mam przeświadczenia, że jeżeli panie Macharzewska i Potocka są to zaplątane, to ta wyprawa dopiero ruszy za niedługo i być może stracimy jedynych możliwych winnych tutaj z Krakowa, jeżeli one faktycznie wybiorą się do tego Peru. O ile się wybiorą? Panie Wangsbunski. Wangsbunski. No cóż, pytał pan nas o dalsze plany. No, przyznałyśmy tutaj, że frapuje nas część okultystyczna tej sprawy i mamy zamiar jeszcze trochę poeksplorować potencjalne ślady tego aspektu tej sprawy. W sensie poniekąd wiemy, że pan Jastrzębski był zaangażowany... teraz przeskoczę. Skakuje z okultyzmu na komisję mieszkaniową, co jest takim trochę nagłym. Dla pana posterunkowego może nagłym przeskokiem myślowym. Niemniej mamy w planach jutro odwiedzić miejsca związane z działalnością pana Jastrzębskiego. Mówi pani o jego działalności w społecznej w Komisji do Spraw Mieszkalnictwa, tak? Tak, jak gdyby musiałyśmy się trochę bardziej zainteresować jego działalnością przed śmiercią, gdyż tak jak wspominałyśmy, zakładamy, że cała sprawa jest z nim powiązana. Więc tak naprawdę postarałyśmy się prześledzić, co robił ostatnimi miesiącami swojego życia, odtworzyć to,
czego on mógł się dowiedzieć, czym mógł się zainteresować. I myślicie państwo, że jego działalność w Komisji do Spraw Mieszkalnictwa miała podłoże okultystyczne, tak? Trudno to wyjaśnić. Trudno to w tej chwili wyjaśnić w wielkim skrócie. No w każdym razie pytał nas pan o kolejne kroki, więc na jutro mamy zaplanowane między innymi wizytę w miejscu inwestycji Komisji Mieszkaniowej na Forcie Benedykta. Fort Benedykta. Wydaje mi się, że dalej jest to do zrobienia, gdybyśmy wystąpiły w imieniu księcia. No mamy papiery chyba wydane, o które wystarał się książę. Więc to jest cały... Fort Benedykt, dobrze, odnotuję sobie. Chcieliśmy też zwiedzić jedno miejsce. Jakie miejsce? A, faktycznie. Jeszcze chcieliśmy zwiedzić Wawel. Czy aktualnie nie jest zamknięty dla turystów? Dla zwykujących tak. Wszystkie miejsca, które pan Jastrzębski wymieniał w swoich domniemaniach rozsianych po grupach okultystycznych, nagle są zamknięte z powodu remontów. Tak samo na przykład Kopiec. Okazało się, że wszystkie te miejsca zostały w poprzednim tygodniu zamknięte z powodów konserwatorskich. Koło Kopsu nie słyszałem. Oto ciekawa informacja. Czyli tak, rozumiem, że dopisujemy do listy osób zainteresowanych, tudzież podejrzanych w tej całej sprawie jeszcze konserwatora zabytków? Myślę, że to raczej, że on raczej nie jest osobą, która bezpośrednio, raczej jest jak gdyby narzędziem niż prowodyrem całej akcji. To się zaczyna składać w jakąś całkiem poważną intrygę. Dobrze. Dziękuję państwu za poświęcony mi czas. To mój wstając ze stołu. Dowiedziałem się wielu istotnych informacji. Mam nadzieję, że będą one jakoś przydatne. Wydaje mi się, że muszę porozmawiać jeszcze z kilkoma osobami. Dziękuję za gościnę, mimo że gospodarza nie ma. Proszę mu przekazać wyrazy. Prośba jedna, drobna, ale myślę istotna. Jeśli pan jako policjant dotrze do nieco większych wniosków, rozmawiając z panią Macharzewską bądź z panią Potocką, bardzo prosimy o informację. Jednak inne wrażenie jest, kiedy przychodzi grupa cywili, a inne wrażenie jest, kiedy przychodzi mundurowy ze swoją odznaką robić wywiad. Szczególnie, że tak jak już wspomniałyśmy, obawiamy się, że to może mieć wpływ na nasze bezpieczeństwo. Rozumiem. Dobrze. Tak z ciekawości, pan pracuje sam nad tą sprawą? Zasadniczo tak. Moi przełożeni niespecjalnie są zainteresowani. Uważają to, powiedzmy, za błahostkę i za rzecz niegodną uwagi, ale powiedzmy, żeby dokończyć to zadanie, leży tutaj moja osobista ambicja. Więc poniekąd dokańczam sprawę mimo tego, że moi przełożeni wcale tego nie oczekują, taka sytuacja. Bo miejmy nadzieję, że się mylę, ale skoro ktoś był w stanie nasłać zbirów na samego księcia, to w momencie, kiedy pan zacznie wchodzić głębiej w tę sprawę, radzę mieć oczy szeroko otwarte. Sprawa napaści na księcia Hieronima została już przekazana do naszej komendy, więc na pewno w sprawie poszukiwań tych nicponiów zostaną wydelegowane odpowiednie siły, więc mam nadzieję, że w dosyć niedługim czasie znajdą się tam, gdzie ich miejsce, czyli za kratkami. A tymczasem będę życzył państwu spokojnej nocy. Proszę przekazać księciu Hieronimowi wyrazy współczucia z powodu napadu oraz zapewnienia, że dołożymy wszelkich starań, żeby znaleźć i ukarać sprawców zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. A tymczasem dobrej nocy i do widzenia. Dobranoc. Dobranoc. Starszy postępkowy zabrał się ze sobą. Przeskakujemy do poranka dnia następnego. Znaczy na pewno jak gdyby przekażemy wszystkie informacje, czego się o zamiarach i tak dalej księciowi. No bo mimo wszystko... Na pewno przekażę człowieka. Więc jak gdyby, ale myślę, że nie musimy tego jako tak odgrywać. Że no, myślę, że nie ma sensu.
Wiecie co? Jedyne, co książę może wam powiedzieć, że dla niego najbardziej podejrzane są te dwie złe kobiety, szczególnie ta skudna i niegodziwa ladacznica z tego klubu hrabina. Bo to złe kobiety były. Dokładnie. Na pierwszy ogień bym na karanie rzucił tą hrabinę, a później tamtą ewentualnie aktorkę niezbyt dobrą. No i to w sumie tyle. Człowieka wam oddeleguje, pobłogosławi wam na drogę, nie wiem, wróci mieszek pieniędzy albo przekaże swojemu słudze, żeby tam ewentualne koszty na bieżąco pokrywał, karoce oddeleguje i szerokiej drogi. Okej, okay, czyli przeskakuje do dnia następnego, tak? Myślę, że tak. Na dobrą sprawę zostały nam teraz te wszystkie miejsca mocy do zbadania. No w teorii tak. Nadal mam wrażenie, że możemy nie skończyć. Okej, okay, to przeskakujemy do soboty dnia kolejnego. Książę Hieronim po całonocnym odpoczynku może nie jest jeszcze w stanie bez pomocy się jakoś tam dobrze poruszać, ale jest przynajmniej w stanie towarzyszyć wam na wspólnym śniadaniu. No i przedstawić wam nowego jakby członka tej arcyciekawej drużyny, czyli niejakiego Mieczysława Młotka. I jak wygląda to przedstawienie? No, myślę, że całkiem możliwe, że książę już pierwszy czekał w jadalni na śniadanie i już gotowy w sali czekał Mieczysław Młotek, ubrany w wyczyszczony już taki świeższy, nowszy strój roboczy, takie ogrodniczki, mając też pas z narzędziami założony z różnymi takimi klasycznymi. To jest z delegacji, z zawodu wykonywanego tutaj ślusarz, ale z racji tego, że no, wcześniej był niezbyt miło potraktowany, tak teraz wysyła najbardziej kompetentnego w tych kwestiach człowieka na front, że tak to ujmę. Mieczysław jest takim raczej rosłym, wysokim, dobrze zbudowanym, ewidentnie poprzez ciężką pracę, ale też raczej nieraz w jakiejś knajpie dał niejednej osobie po mordzie. I jest takim raczej mężczyzną bardziej czynu jak słowa, ewentualnie niezbyt mądrego słowa. No i on stoi tylko w rogu sali, czekając jakby prowadzenie. No jak czasami ewentualnie. Inna perspektywa jest bawienna, tak? No, dokładnie. No i nie wiem, jak będziemy odgrywać to przedstawienie. Nie wiem, czy jest większy sens. Na pewno nie popisze się zbytnią elokwencją Mieczysław Młotek. Na pewno będzie wygłaszał płomienne przemowy książę na temat obrony godności państwa polskiego i jego własnej. No tak, no bo zapomniałam, że to nie jest kwestia odzyskania dziennika, to jest kwestia godności Rzeczypospolitej, tak? Tak, dokładnie. Tak jakby opluć godło i podeptać flagę. Hmm. Zdrajcy narodu. Dokładnie. Oczywiście wieść o napaści na księcia Hieronima obiegła, że tak powiem, wszystkie brukowce lotem ptaka, więc przy tym śniadaniu również widzicie zdjęcie waszej czwórki. I ktoś nam wtedy robił zdjęcia? Tak, no znaleźli się szybko jacyś tam lokalni łowcy paparazzi i w kurierze codziennym jesteście może na pierwszej stronie, albo na jednych z pierwszych jest czarno-białe zdjęcie pokazujące wynoszonego księcia Hieronima. Jest tam Władysław Kluger, jesteście i wy. Jest tam, że sensacyjna wiadomość, że w niedaleko uczelni wyższych, tam Państwowej Akademii Nauk UJ-u, w dosyć dobrej okolicy, gdzie nikt by się nie spodziewał takich ekscesów, została dokonana zuchwała napaść na przedstawiciela polskiej arystokracji, wysoko utytułowanego księcia Hieronima Radziwiłła, który jest tam jakimś tam udekorowanym
zapewne różnego rodzaju odznaczeniami, też znanym mecenasem sztuki i tak dalej, i tak dalej. Tam oczywiście pół strony tego tekstu to jest wychwalanie przeszłych zasług księcia Hieronima. Tak powinno być. Wbrew pozorom, tak naprawdę ten atak może być nam na rękę, bo raz możliwe, że osoba, która nasłała tych drabów, mimo wszystko pomyśli, że jednak nas przestraszyła, że nas zastraszyła, nawet jeśli nie zabiła. Dwa, wydaje mi się, że przez to jak gdyby imię księcia Hieronima oraz wolność, jak gdyby godność ojczyzny będzie wysławiana, tak? Tak, ale gdyby tego nie zrobili, to prawdopodobnie książę by chciał procedować się z gazetą za ukazywanie go w niegodnym momencie jego życia i uwłaczanie jego wizerunkowi nieskalanemu jako wybitnej jednostce. Pokazywać go w momencie, w którym jest niedysponowany, no nie godzi się tak, żeby no, to uwiecznić. Szczególnie, że jak mu udzielam pierwszej pomocy, to pewnie mu rozpijam koszulę czy coś, żeby sprawdzić, jak są z jego funkcje życiowe. Czy nie trzeba w razie czego jakoś... Nie wiem, czy wtedy była już powszechnie znana resuscytacja, ale no pewnie jakieś takie podstawowe akcje były jak gdyby czynione, więc też mógł być w takim stanie dość... Wiesz, napieprzanie pięściami po klatce piersiowej. Nie, bo już cię wynosili, więc jak gdyby nie przy samej akcji, ale no... No, nie. Ale skoro wychwalili odpowiednio imię księcia, to nie będzie procesu. Jak gdyby... Widzę, że jak gdyby... Wiele przejdzie przy księciu, dopóki połechta się mu ego. Tak. Sugerowałaś, że atak wyjdzie nam na dobre, bo myślą, że nas przestraszyli, tak? To znaczy, mogą tak pomyśleć, że skoro to jest tak gruba sprawa, że tak to dramatycznie przedstawiają w gazetach, bo tak naprawdę osoba, która to zleciła, nie była przy tym. Ma tak naprawdę zeznania swoich drabów i to, co się dowie z gazet. Jeśli zostało to przedstawione w sposób dramatyczny, to jest szansa, że ta osoba mogła pomyśleć, że nas zastraszyła i że odpuścimy. Miejmy nadzieję, a nie, że pomyśli, że media po prostu szukają sensacji. Mam takie wrażenie, a przynajmniej takie nieodparte, no niestety wrażenie, że czasami ludzie chcą coś myśleć i po prostu robią wszystko, by to odpowiadało ich wizji. Pytanie tylko, z jak bardzo egocentryczną osobą mam do czynienia. No jeśli to pani Macharzewska, to raczej nie jest egocentryczna. No jeśli hrabina Potocka. A to wasz wniosek, nie mój? Ja jak gdyby nie miałam z nią przyjemności. No ja też nie miałem przyjemności. Jak o jakąkolwiek przyjemność wychodziło, tak? Dokładnie, dokładnie. Czyli co? Śniadanko jest jedzone. Mhm. Jak w ogóle czuje się Mieczysław Młotek w tym całym towarzystwie? No Mieczysław Młotek zdecydowanie nie ma zielonego pojęcia, co on tutaj robi. To po pierwsze. Bo został po ranku oderwany od pracy w warsztacie. Nie wiem, pracy może nad renowacją jakichś drzwi w rezydencji. Został po prostu poproszony do środka. No i zostało mu przekazane, że wyruszy do Krakowa razem z arystokratką jedną i z dwoma paniami z uczelni wyższych, żeby dokończyć sprawy księcia. A on na to czemu? Ale no, sługa wykonuje zadania, więc siedzi tam jak jakiś ciołek i nie ma pojęcia, co się dookoła niego dzieje w ogóle. Książę przekazał mu krótki komentarz. Jedziesz z nimi? Słuchaj się, nie wychylaj się, broń ich. No. Dokładnie. To mniej więcej na tej zasadzie. Pamiętaj, że służysz Rzeczypospolitej Polskiej. Tak. Tak. Pamiętaj, że twoje czyny będą później przechodzić na mnie i wszystkie niedogodności, jakie przysporzysz podczas tej operacji, będą ciążyć na moim imieniu, więc jeżeli chcesz zachować posadę, to sprawuj się dobrze. Więc zakładam, że kiedy już po tym śniadaniu siedzicie w karocy jadąc w kierunku Krakowa, to jadący z wami Mieczysław Młotek pewnie wygląda, jakby to było ostatnie miejsce, w którym się by chciał znaleźć, i na pewno miał niezwykle szczęśliwą minę. No, to brzmi jakby książę fundował mu traumę. No, tak raczej patrzy za okno, jak do środka, tak?
na zewnątrz. Że wolałby tak jest bezpiecznie. Tak, moja gracowa ciekawość każe mi zapytać, jak właściwie wygląda Mieczysław Młotek, bo tak no nie do końca wiem, jak go... Ominął cię opis, więc to jest taki raczej wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna po 30 w już no, wyczyszczonych, nowszych ogrodniczkach, no bo reprezentuje księcia, więc nie może iść jak fleja. Ma przy pasie pas z narzędziami jeszcze założony dodatkowo. No i mogą być, nie wiem, jakieś stare ślady, jakieś siniaki, ręce ewidentnie spracowane, raczej takie masywne, duże. No taki typowy człowiek pracy rąk ludzkich. Czyli bardzo dobrze dobrałeś imię, ponieważ można go skrócić do sformułowania pan Mieciu. Tak, można tak zrobić. I notabene jego bronią do walki wręcz jest młotek, który ma przy pasie. Dobrze, że nie klucz francuski. To lat prędzej młotkiem się posługuje jak kluczem francuskim. No, kluczem francuskim to już można przywalić. No, my jedziemy na Wawel teraz, czy do tego... Właśnie, gdzie najpierw jedziemy? Pani hrabino Adelaida, pani jest teraz najważniejsza. Pani jest tu szefem teraz. Nie, nie stawiamy tego w ten sposób. Jesteśmy drużyną. Natomiast no... Co wam się wydaje? Może spróbujmy na ten fort. I wydaje mi się, że jakieś tam dokumenty czy papiery niezbędne do wejścia, to wszystko mamy chyba od księcia. Zaopatrzył nas w cokolwiek. Jakoś tutaj co do tych dwóch miejsc, no nie mam jakichś specjalnych preferencji ani grubszych podejrzeń do jednego bardziej niż do drugiego. Nie wiem, tutaj intuicja mi niespecjalnie podpowiada wiele, chociaż chyba bardziej Ford, bo był bardziej bezpośrednio związany z profesorem Jastrzębskim. Szczególnie, że on mówił, że początkowo myślał, że to kopiec jest miejscem mocy, a później odkrył Ford. Na pewno jest mniej oczywistym miejscem mocy niż Wawel. Mhm. Myślał, że kopiec, ale się okazało, że Ford. No i też na forcie kazał coś zrobić. Zaczął się interesować tym fortem nieco bardziej. Bo tak, z tego, co zrozumiałam... Wiesz, ciężko coś budować na Wawelu. No, okej. Okay. Słuszna uwaga. No to jedźmy na ten fort już. No to patata. Okej, okay. Dobra. Więc tak. Pewnie papiery jakiekolwiek, to ja... były przekazane do was. Tam, która chce mieć, to niech ma. No, myślę, że Adelaida może być. Wygląda poważnie. Nie wiem, czy wygląda poważnie, ale ma poważne nazwisko. Na pewno jakiś tam papier z upoważnieniem, że imię i sławę księcia Radziwiłła reprezentują następujące osoby. Proszę traktować ich tak samo, jakbyście traktowali księcia, a nawet jeszcze lepiej. Każda zmaza i każde uchybienie, które będzie względem tych osób, jest uchyleniem na imieniu Rzeczypospolitej Polski. Oraz zdradą narodu. Tak. Podlega karze pozbawienia wolności, ewentualnie karę śmierci. Egzekucja. Na krakowskim rynku przy wszystkich na szafot zawiśniecie i tak dalej. Zgodnie z tradycją Krakowa. Tak. Bo tak kończył zdrajcy narodów. Tak. No. Więc tam zapieczętowane jakieś wszystkie herby, jakie tylko się dało, porobione jest legitnie wszystko. Nawet te, które nie należą do księcia. Tak. Nawet herb Landskorońskich nagle się tam znalazł. Tak. Potockich nie wiadomo dlaczego. Dobra, no, pojedziemy. Okej, okay, dobra. Docieracie pod Fort Benedict, który jest wysokim budynkiem przypominającym pękatą wieżę. Onegdaj Fort Benedict wchodził w skład systemu fortyfikacji twierdzy Kraków. Wybudowany został nad górującym nad tą częścią miasta wzgórzu. Miał być z jednej strony działobitnią przeciwko zbliżającemu się z daleka wrogowi, a z drugiej miał bronić samego wzniesienia. Ze względu na rozbudowę fortyfikacji stracił swoją funkcję jednak,
teraz nadal nosi ślady tego nieustającego i przerwanego remontu. Remontu, który ma dostosować go do celów mieszkalnych. W okolicy fortu Benedykt pełno jest tego lepkiego, śliskiego, dziwnie znajomego wam błota. Dodatkowo topniejący śnieg odsłonił już pożółkłą, zeszłoroczną trawę. A o czasach dawnej świetności wojennej tego miejsca świadczy stojąca blisko głównej bramy do fortu zaczopowana armata. Kiedy pojawiacie się na tym placu budowy, który całkiem niedawno był świadkiem historii zniesławienia i znieważenia księcia Hieronima Radziwiła przez lokalnego kierownika budowy. Teraz jest on praktycznie pusty. Jedyną osobą, która tutaj w tej chwili się znajduje poza wami, jest wychodzący wam naprzeciw starszy mężczyzna, posiwiały, z sumiastym wąsem, ubrany w wychodzony strój, zwyczajne ubranie chroniące przed zimnem, który zapewne jest swojego rodzaju stróżem pilnującym tego porzuconego placu budowy, tego porzuconego w tej chwili miejsca. No właśnie, pytanie, czy to dlatego, że jest sobota, czy szukają nowego kierownika budowy? No to ważne pytanie, tak? Daki kadrowe mówili, że nie zwolnią go. No. Prosili, żeby go nie zwalniać, więc... Prosili o łaskę, tak? Tak. Była mowa, że... A książę okazał swoją dobroć serca, tak? Wspaniałomyślność, tak? Dokładnie. Darował życie temu zdrajcy narodu. A mógł zawisnąć. Mógł zabić. No, ale idzie staruszek. No. A my naprzeciw niego. Dzień dobry państwu. Państwo chyba się zgubili. Tak mi się wydaje, bo tutaj w tej chwili zamknięte. Nie można odwiedzać tego miejsca. Remont mamy, ale przerwany. I nie wiadomo, kiedy pracę wznowią, ale nadal nie można odwiedzać, proszę państwa. Więc no niestety wpuścić państwa nie mogę. Raczej możemy. Proszę zobaczyć, mamy dokument od konserwatora zabytków i od wszelkich osób zainteresowanych i władnych tym miejscem. Staruszek tak wyciąga rękę po ten dokument, tak spogląda się na was tak spod oka, podejrzliwie, potem tak zaczyna czytać. Tak jak czyta, to tak mu brwi coraz bardziej do góry tak jadą. I tak spogląda się na was, to pismo, na was, tak szczególnie rzuca okiem na Mieczysława Młotka, tak potem na to pismo, potem tak na Adelaide, na Kornelię, na Wandę. Tak oddaję w takim razie, kimże jestem, żeby stawać na drodze wielmożnych państwa. Dobrze, no, ale ostrzegam, kaski trzeba włożyć. Bo tu jeszcze glinie, gdzie coś może na głowę spaść. To raczej nie problem. Wydaje mi się, że bezpieczeństwo przede wszystkim. To dawaj pan ten kask. No, on tam prowadzi was do swojej kanciapy. Bierze jakieś klucze. Z tymi kluczami idzie do głównej bramy tego fortu. Mijacie tą zaczopowaną armatę. On tam gmera... Szuka kluczy, potem gmera przy zamku dłuższą chwilę, słychać takie głośne szczęk, szczęk, kiedy kolejne zębatki puszczają. Otwiera te drzwi i światła jakieś państwo ze sobą mają? Tak, ja wyciągam latarkę z kieszeni. A, to dobrze, bo już miałem lampę proponować. Ale lampa chyba też nie zaszkodzi. Lampa się przyda, bo nie wiem, ja nie mam latarki przy sobie, Adelaido? Mieczysławie? No, akurat takich rzeczy nie noszę. Ja mogę mieć taką, wiesz, ale górniczą do precyzyjnych robótek, taką, wiesz, to na czoło zakładasz, taką sobie lampkę tutaj zapalę, żeby ci świeciło tak, wiesz,
precyzyjnie tam, gdzie patrzysz. Taka świeczulnia, nie? Wiem, nie wiem czemu, ale jak gdyby jakoś w głowie powstała mi wizja, że gdyby ten dozorca za wolno otwierał jak gdyby te drzwi, to by po prostu Władek go totalnie, nie Władek, tfu, tylko Miecie po prostu go przysunął z takim dawaj to pan i jakoś Luczas po prostu przycina zawiasy i wchodzi. No pewnie by tak było. Jakby nie poszło. Tak ewentualnie skomentować, coś nie na Oliwie, ona coś nie tak. No jakby co, to tutaj lampę mam i tak pokazuję taką starą lampę naftową, którą można sobie nieść i oświetlać drogę. A tu są kaski dla państwa. No i tutaj wydaje takie, wiesz, widać noszone przez robotników kaski, bo to tam niektóre zachlapane jakąś zaprawą. Raczej nie zaszkodzi. To jest tak, Mieciu pewnie tak podniesie, powącha i tak podniesie, powącha, tak sprawdzając, które najbardziej śmierdzą. I tak te, które najmniej śmierdzą, tak proszę, a dla siebie tam mniejsza. I... No, Kornelia przyjęła kask, przyjęła też lampę. Panie dozorco, pan mówi, że remont przerwany, czy to na weekend tylko? Bo chyba jak byliśmy tutaj 2 dni temu, no to ten prace trwały w najlepsze, jeśli dobrze pamiętam. Znaczy się, proszę wielmożnej pani, ja to do końca nie wiem, bo mi tu się tak naprawdę nikt tu nie opowiada, ale przyszedł kierownik i powiedział, panie Jarosławie, pan tu ma teraz pilnować, żeby tu nikt niepowołany nie przychodził. Jakby ktoś przychodził i bardzo był napastliwy, to zgłaszać, odsyłać do komisji, więc ja tak żem robił i tak miałem zamiar robić, ale jesteście jedynymi osobami, a ile to potrwa, to bezrobocie całe, to ja pojęcia nie mam, szanowna pani, ale każą pilnować, to się pilnuje, prawda, no. Obowiązki trzeba wypełniać. A jakby co, to ja tu jestem, tu i pokazuję tam tą kanciapę na zewnątrz. Że w razie czego, to proszę krzyczeć, proszę wołać i udanej wycieczki życzę. Dzięki. No, dziękujemy. Chodzimy. Kornelia jeszcze zerknęła, czy drzwi się zamknęły, albo czy po prostu nic nie słychać. Jest takim do reszty. Dobra, to czego my tu szukamy? Tak w sumie chyba jeszcze nie wiemy. Nie powraca do naszej sytuacji, tak naprawdę chyba nikt z nas nie wie, jak wygląda to całe miejsce mocy, prawda? Raczej nie. Ale Żuraw, jak już tu jesteśmy, to opisz nieco szerzej, bo wchodzimy i chcę wiedzieć, jak to wygląda od środka, bo ja wyobrażam sobie, że nasze postaci weszły i ładuje się mapa i trochę nie wiem, jak ta mapa ma się załadować. Więc weszliście, jesteście na swego rodzaju, ja wiem, jakby to nazwać. Nie no, krużganek to za dużo powiedziane. Jest raczej taki zaokrąglonym ceglanym sklepieniem jest taki jakby długi korytarz wiodący w głąb tego, dosyć taki szeroki, że spokojnie tutaj taki powiedzmy nawet powóz by się jakiś zmieścił przejeżdżający, więc tutaj po prostu tak jakby jest taka główna brama z takim wjazdem. I są po prostu długa ceglana też ściana właśnie z takim zaokrąglonym sklepieniem. Co jakiś tam czas w tych ceglanych ścianach są wycięte wąskie otwory, prawdopodobnie strzelnicze, służące do ewentualnej obrony obrońców, gdyby ktoś się przedarł po prostu przez tą bramę do środka. I dopiero gdzieś tam kilkanaście metrów dalej widzicie światło dnia wpadające zapewne przez to, że pewnie tam już się kończy tunel i wychodzi to na światło dzienne. I widzicie też, że w dalszych tych częściach, bliżej właśnie wyjścia, są jakieś otwory drzwiowe, czy też otwory jakieś przejściowe, być może jakieś to są te takie portale, można to nazwać, gdzie można pójść głębiej w ten budynek. No budynek jest zbudowany na planie koła, jest co najmniej prawdopodobnie jakiś piętrowy bądź dwupiętrowy. Ewentualnie na górze ma blanki. Nie wiem, czy którekolwiek z was było kiedykolwiek na wycieczce w tym miejscu, czy przychodziło wam do głowy zwiedzać to miejsce, czy jako stali mieszkańcy Krakowa mieliście wywalone na znajdujące się tu zabytki. Jedynym miejscem, gdzie chodziliście, to był Wawel co najwyżej. Okej, czyli jest korytarz. Są otwory prawdopodobnie w formie drzwi albo portali gdzieś prowadzące w bok. I ten korytarz prowadzi gdzieś prosto i tam na końcu tego korytarza jest światło. Mhm. Widzimy, światło jak tak weszliśmy do jak tutaj weszliśmy, to czy widzimy jak gdyby taki
gdzie było jak gdyby coś ruszane, a gdzie nie było ruszane, w sensie, bo oni to remontowali. No to na pierwszy rzut oka widać, że w niektórych miejscach są poustawiane rusztowania, są jakieś poustawiane pod ścianami skrzynki z zostawionymi narzędziami. Są tu zrobione specjalne taki regalik, z którego braliście kaski, gdzie tych kasków trochę więcej tutaj jest położonych. Ogólnie Fort Benedict był obstawiony też z zewnątrz rusztowaniami i podejrzewacie, że pewnie w środku gdzieś tam są też różnego rodzaju rusztowania, ponieważ pewnie prace toczyły się na wielu różnych frontach, że tak to ujmę. Bo zastanawiam się, czy jak w co idziemy, jak gdyby panie i panowie, czy próbujemy szukać tych właśnie części starszych, które mogły być nieruszone, czy właśnie patrzymy na tych częściach ruszonych, czy coś nie wyszło spod spodu? Właśnie mi się wydaje, że te starsze, nieruszone, takie jakieś bardziej charakterystyczne, ewentualnie coś odkrytego na nowo. No, bo ja bym chciał od części starszych? No, części starsze, ewentualnie tam, gdzie już coś skuwane jakoś bardziej było, czy nie wiem, wykopywane. Powiem no, tak, jeżeli znaleźliby coś dziwnego, to budowniczy stwierdziliby, że kompletnie nie mają pojęcia, co to jest, to zwróciliby się właśnie do archeologów z pytaniem: hej, znaleźliśmy coś dziwnego. I to myślę byłoby zupełnie inaczej oznaczone, więc na coś takiego możemy zwrócić uwagę. To znaczy teoretycznie, nie wiem jak w tamtych czasach, ale no obecnie jak gdyby jest obowiązek. Tylko pytanie, jak bardzo są rzetelni w tym, co robią. Wtedy mogli powiedzieć, nie wołajmy ich, bo nam przestawi się budowa i no. Trzeba to zamurować, zadykujemy szpachelkę, jest git. Tu nic nie było. To jak jest podejście pod tytułem tu nic nie było, to równie dobrze możemy szukać miejsc, gdzie jest jeszcze... Albo możemy chodzić z tym takim patykiem, takim te dwa pęciki i różdżką i szukamy żyły, mocy. A tak się wody szuka, nie mocy. Moc też, moc płynie przez wszechświat, więc tak jak woda. Ewentualnie, nie wiem, Mieczysław troszkę się interesuje okultyzmem, bo jest fanem, nie wiem, opowieści, nie wiem, może należy do jakiejś sekty. Co? Czy twoi służący należy do sekty? Nie wiem, dałem mu 25 do okultyzmu, bo czemu nie? Nie robiłeś mu prześwietlenia na tle tego, religijnym? Taki... Nie, bo dobrze drzwi naprawia. Nie, on prawdopodobnie po prostu czyta różne mity, legendy i coś tam kiedyś słyszał. I to jest koniec. Ewentualnie siedzi z słowiańską mitologią. Ewentualnie siedzi z takimi 5 czy 6 ludźmi, którzy też czytali mity i legendy i dzielą się po prostu z tym. Jeszcze nie jest de facto sekta, ale już zakrawał jakiś początek. Okej, bo stwierdzenie, że należy do jakiejś sekty, brzmi bardzo źle. On tak od rana do wieczora jest tylko przeciętnym cieślą, ale wieczorami spotyka się w kółku ezoterycznym albo jakimś innym stowarzyszeniu badającym i uczącym się różnych rzeczy i wiesz, i tak naprawdę jest... O, wielki Cthulhu, przywołujemy cię. I to wiesz, i do tego stowarzyszenia należy pokojówka, kamerdynerka. Tak. Bo tu się intryga robi jeszcze grubsza i to jak gdyby wewnątrz samej posiadłości księcia. Ja zaraz zacznę podejrzewać, że tak naprawdę ten zamach zlecił ktoś z wewnątrz. Tak, to szef kuchni, bo mu nie kupił worków z przyprawami odpowiednio. Mieczysław był tym, co zostawił ślady błota. Tak. Mogliśmy się tego po nim spodziewać. Albo tak jak w Scooby-Doo, Mieczysław wtedy ściąga maskę i tak, haha, to... Okej, dobra, ale skoro chcecie szukać jakichś śladów, to poproszę was o rzut na spostrzegawczość, ale ekstremalnie trudny. No, to elegancko, ja jestem do tego przednauczony. Serio, jesteś... Pewnie, że nie. Okej, ja już rzucam. O, nie. Jesteśmy ślepi? Poczekajcie, bo coś ten rzut nie idzie. Nic nie widzę, nic nie słyszę. Jesteśmy ślepi. Chodzimy i śmieszkujemy zamiast szukać śladów. Dokładnie. A pytanie, czy jest to jakiś ciężki sprzęt? Nie wiem, młot pneumatyczny. Nie, z ciężkich sprzętów są jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, czy w tamtych czasach były już betoniarki, czy tam jakieś urządzenia do mieszania tynków.
ale coś takiego większego, natomiast głównie są to narzędzia jakieś po rodzaju dłut, przecinaków, młotów różnych do kucia ścian, do tam wbijania gwoździ osobno, jakieś takie rzeczy są, piły jakieś i tak dalej, natomiast jakieś takiego tak. Wyciągi, typu takie bloczkowe, gdzie się wciąga jakieś rzeczy na przykład na górę, jakieś tam rusztowania różnego typu, no widać, że trwały tutaj prace, bo nawet nie, jak chodzicie, bo schodzi wam, nikomu się nie udało, tak? Nie, jak gdyby ja mam wrażenie, że my dowody znajdziemy w tym momencie, kiedy się o nie potkniemy i wywrócimy. Mhm. Tak pewnie tu chodzimy i z tego nic nie było. Myślę, że z godziny albo dwie łazicie po tym całym forcie, myszkując po różnych zakamarkach, widzicie no faktycznie, że część pomieszczeń, na przykład te gołe ceglane ściany zaczęły być pokrywane tynkiem i zaczynają przypominać, powiedzmy, pokoje, które dałoby się po jeszcze dokończeniu tych prac jakimś odpowiednim urządzeniu zamieszkać. Widać, że część na przykład otworów strzelniczych została rozkuta i poszerzona, żeby zaczęły przyjmować rozmiary jakichś tam niedużych okien. Tak jak to światło, o które mówiłem na końcu tunelu, wynikało z tego, że budynek jest na planie koła, ale w środku jest jakby taki plac, taki krużganek, wykładany kamien... Takie, nie wiem jak nazwać, raczej taki krużganek chyba, otoczony tymi pomieszczeniami, zabudowaniami, tym obramowaniem tego fortu, na którego środku znajduje się studnia wiodąca gdzieś tam w dół. W tej chwili jej cembrowina jest przykryta tym taką drewnianą jakby płytą, zapewne, żeby jakieś rzeczy nie leciały do środka, może po prostu jest zamknięta z racji tego, że wyschła i nie jest już używana. Wszędzie walają się jakieś rzeczy związane właśnie z budową, jakieś nie rozmontowane lub niezłożone do końca rusztowania, jakieś elementy rusztowań, te takie deski, po których się chodzi, jakieś wiadra na wodę, wiadra na zaprawę, stosy gruzu gdzieś tam się też walają. Pytanie, czy jesteśmy w stanie podnieść tą klapę na studni? Myślę, że jesteśmy. Bo ja bym chciała zajrzeć do studni. Ja też właśnie to chciałem zrobić, więc... Okej, to jest jedno, a dwa, ja się chciałam jeszcze ciebie, Żuraw, zapytać, czy gdyby moja postać chciała pójść za intuicją, jak na zasadzie, nie wiem, szóstego zmysłu czy coś, czy to byłby rzut na moc? A nie na szczęście? Myślę, że na szczęście bardziej by to byłby rzut. Ja bym bardziej właśnie chciała na moc, na wyczuwanie czegoś. Na moc? Dobra, ale jak chcesz rzucać na wyczuwanie czegoś, to będziesz musiała rzucić na też ekstremalnie trudny test. Let's try. Zawsze to jeden dodatkowy test, który może się udać. Okej, okay, no to ja będę podnosić chciał klapę, jak już... Nie ma szans. Poszła gdzieś sztuka nie wiadomo czego, a wy podnoście tą klapę. Szuka szczęścia. Tak, więc którego nie ma. W ile osób będziecie tą klapę podnosić? No głównie ja, reszta może mi pomagać. Jak ja chce, mogę pomóc coś. Tak ci pomagają, to rzuć na siłę z ułatwieniem, znaczy z kością bonusową. Panie kochany, odlatuje klapa. On ma jeszcze narzędzie do tego, jak gdyby... Wszędzie są narzędzia. Dłuta tam podpijać, tutaj podnieść. Więc... Ale ty jeszcze wiesz, jak się tymi narzędziami posługiwać. Łapiecie tą płytę, zapierasz się na chwilę i po takim kilkunastosekundowym mocowaniu się z tym, ona zaczyna się powoli przesuwać i w końcu ją tak pchacie, że ona nie całkiem spada, tylko tak jak już wysunęła się na tyle, żeby odsłonić trochę tej otworu, tej cembrowiny, to ta reszta płyta tak się przeważa i ona się tak po prostu zsuwa z tej studni i się opiera tak na bruku. No i tak powiedzmy, że do połowy macie tą studnię otworzoną, odsłoniętą. I widzisz w świetle tej lampy widzisz po prostu starą, kamienno murowaną cembrowinę, która jest porośnięta częściowo mchem. Światło gdzieś tam niknie w mroku. Nie widać lustra wody, więc najprawdopodobniej albo jest ono dużo niżej, albo po prostu wyschło. Lekki zapach jakiejś takiej stęchlizny uderza cię w nozdrza, natomiast tutaj w świetle lampy nie widzisz specjalnie nic nadzwyczajnego. Ot, po prostu stara, zabytkowa studnia.
Ale jest tutaj pełno gruzu, więc możemy na pewno jakiś kamyczek rzucić. No, sprawdzić, czy plumnie i jak długo będzie leciał. Okej. Okay. To, dobra, to rzuć na nasłuchiwanie w takim razie. Ja też sobie rzucę, skoro majstruję przy tej studni. Rzućcie, bo ja tu niesłuchiwania nie mam. Gdzie ona jest? Jest taka zdolność w ogóle? Jest. O, no, nasłuchiwanie mam 30, więc... Well... Mnie tam nie ma, więc ten, ja nie rzucam. Kornelia poszła gdzieś w korytarze ogólnie. Jak gdyby Festiwal Dobrych Rzutów, część druga. Bo jest jak tak. Jak nie kolejna. Bo tutaj mamy ślusarza akrobatę, więc ja zawsze mogę próbować tam zejść. Tylko pytanie... Czy warto? Tylko wiesz co? Tak, rzuciłeś ten kawałek gruzu i ty, Wando, też rzuciłaś kawałek gruzu. I tak, myślę, że rzuciliśmy jeden po prostu. Tak, i tak nasłuchujecie, wsłuchujecie się i do uszu żadnego z was nie dotarł jakikolwiek dźwięk, tak jakby ten kamień, nie wiem, przepadł po prostu, wpadł w totalny niebyt. Nie usłyszeliście ani plusku wody, ani stuknięcia, więc albo ta studnia jest jeszcze raz. Bardzo głęboka, albo... Tak, zasypmy to. Nie, logika podpowiada, jeśli rzuciliście coś małego i to nie plusło, to rzućcie większe. Tak, no, dokładnie. Taki wiesz, wielkości głowy około, nie? Tak podnieść taki syrów w dół, nie? Okej, okay, to rzuć teraz na nasłuchiwanie, ale z ułatwieniem, znaczy z kością pod sobą. To ja też sobie rzucę. Najwyżej będziemy szczęściem próbować. Zawsze można. To zależy, jak bardzo szczęśliwa jest twoja postać. Nie jest szczęśliwa. Znaczy ma 50, to tak... Okej, spróbuję z kością ułatwienia. Mama. To jest po prostu plus jeden? Tak. Jakie równe rzuty. Jedno, drugie. Rozbieżność niewielka. Stoją jak debile, rzucają kamień. Tak. Nie, rzuciliście kamień i po prostu tak coś, jakiś dźwięk tam chyba się rozległ, ale czy to był plusk, czy to było stuknięcie? Ni cholery nie wiecie. Nie macie pewności, ale jest na pewno jakieś dno, ale jakiego rodzaju dno to nie wiesz. Czy jest tutaj na przykład jakaś lina z wiaderkiem? Może po prostu spróbujemy wiaderkiem zaczerpnąć wody? Wiesz co, rzuć na szczęście w takim razie. A to ja też będę szukał na pewno. No powinno być jakieś do zaprawy wynoszenia. Dobra, wejdzie. Weszło mi. Mieczysławie szczęśliwy. Ja nie. Mieczysławie, ty lepiej się znasz na robotach budowlanych, więc rozglądasz się po tym placu tego fortu i widzisz, że po przeciwległej stronie, mniej więcej w rejonie, gdzie akurat zniknęła Kornelia szukając nie wiadomo czego, jest pnące się praktycznie do samej góry rusztowanie, z którego na takim bloczku wyciągowym takim wisi akurat jakieś takie wciągnięte, powiedzmy, do połowy rusztowania wiadro z liną, która jest tam obwiązana wokół nogi tego rusztowania, więc tak. No to wiesz, pewnie odwiążę tą linę, tak podniosę to wiadro, żeby jakby go wyciągnąć tak, żeby swobodnie sobie wisiało, to pewnie tą liną podprowadzę jak najbardziej, żeby to było na ziemi i wyciągnę z tego bloczka to wiadro. No co i pewnie wiesz, tak jakoś zawinę gdzieś pewnie na ramię, przeniosę to, no, jak w wiadrze nic nie ma, to fajnie, jak coś jest po prostu. Nie, nie ma puste wiadro. Było pewnie wypełnione na oko, prawdopodobnie było używane do tego, do wciągania nawet, czy coś. Wody albo zaprawy. Ciężko. Narzędzia, czy zaprawa to by jakieś ślady były, no ale to mniejsza. No to pewnie jak jest tak, no to jakoś obwiążę sobie dookoła tej jednej ręki i tak będę opuszczał. No teoretycznie, gdybyś zanurzyło się w wodzie, to byś poczuł, że zaczyna ci ciążyć. Nie będzie schodziło, nie? W pewnym momencie lina, no bo jak opuszczałeś teraz, to ona była dosyć taka naprężona. A po dobrych, nie wiem, 20 metrach może, czujesz, jak lina tak poluźniła się, tak jakby to wiadro trafiło w końcu na jakieś dno. No to wyciągnę, no sprawdzę, czy jest mokre, czy nie jest mokre wiadro, bo to zobaczę, jak już wyciągnę. Więc wyciągasz i wiadro nie jest mokre. Czyli okay, studnia jest sucha po prostu. No to mówię, panienka widzi tutaj, no z 20 metrów będzie w dół, ale tam wody nie ma, to nie wiem, to
mam schodzić, czy nie schodzić, to w ogóle po co to sprawdzać mamy? Co w ogóle my tu robimy? Szukamy czegokolwiek. No to jak trzeba, to zajdę, jak nie trzeba, to nie zajdę, to mnie to tam... Ja wykonuję polecenia, czy nie wiem, ja co trzeba, to zrobię. Kornelio, weź mi jeszcze przy okazji rzuć na szczęście też. Czy my się naprawdę potkniemy o te dowody? Czy chcemy wysłać biednego pana Miecia na dół studni? Nie. Mam wrażenie, że on tam może zostać, jak nam rzuty nie pójdą. Nie no, nie wiem, czy mamy dzisiaj czas, żebyś robił trzecią postać. 60 spinaczki, najwyżej szczęściem dopalę i się, wiesz, będę wspinał. Jak, wiesz, zaprę się ręce, nogi po bokach i spinaczka. Siup. To jak tam z tym rzutem, Kornelio, będzie? Jakim rzutem? Na szczęście. Prosiłem cię o rzut na szczęście. Czekaj, umknęło mi to kompletnie. Myślałam, że... Że dalej próbują się wspinać, bo... Nie, myślałam, że to pan Mieciu ma rolować na szczęście z jakiegoś powodu. Na jaki? Normalny? Tak. Tak, po prostu szczęście. O! Proszę. Więc kiedy tak spacerujesz po tym forcie Benedykt, natrafiasz na jednym z krańców placu, jeżeli tak można powiedzieć o placu, który zasadniczo jest mniej więcej okrągłego kształtu, natrafiasz na miejsce, gdzie ktoś bardzo starannie poukładał sobie z wyselekcjonowanej w jakiś sposób elementów gruzowiska swojego rodzaju małe palenisko. W pierwszym momencie byś to minęła, nawet nie zastanawiając się zbytnio nad sensem tworzenia paleniska w miejscu budowy, ale tak gdy to minęłaś, postąpiłaś dwa kroki, zrobiłeś takie i tak cofnęłaś się do tego miejsca i tak mu się przyglądasz i widzisz, że ewidentnie jest to miejsce, jakby takie wysypane miejsce na ognisko. Tak jak się patrzysz na to, to masz wrażenie, że te kamienie w jakiś sposób kolorystycznie i kształtami nie są poukładane przypadkowo. Chcesz mi powiedzieć, że tworzą tęcze? Nie tęcze, ale ewidentnie są w różnych odcieniach, powiedzmy, tej ceglastego oraz przetykane jakimiś elementami kamieni innego rodzaju. I na pierwszy rzut oka można tego w ogóle nie zauważyć, ale wydaje się, że swojego rodzaju jakiś to wzór tworzy ten okrąg. I ewidentnie jest taki bardzo równo złożony, że ktoś nadzwyczaj pieczołowicie sobie tutaj to palenisko ułożył i nawet gdyby zakładając, że robotnicy, nie wiem, chcieli się ogrzać albo potrzebowali na przykład nad jakimś ogniem, nie wiem, smołę w beczce roztopić czy cokolwiek innego, to raczej nikt by się nie bawił w tak pieczołowite układanie paleniska dla ognia. A no tutaj... i kolorystycznie cegieł by nie układali. Tak, i nie bawiłby się, chyba by mu się strasznie nudziło. To wtedy być może komuś płacą za godzinę. Może udawali, że pracują. No właśnie, może płacą im za godzinę, a nie za wykonaną pracę. W każdym razie, co jest nad tym? Bo jeżeli jest to palenisko, jeżeli się paliło, to sufit będzie przysmolony, albo przynajmniej... Właśnie nie jest nic, znaczy to właśnie jeszcze nie jest używane palenisko. Ono jest tylko przygotowane, natomiast na razie poza nim samym nie ma tutaj nic. Kucnę, co jest w środku tego okręgu, jak to wygląda, czy to jest jakieś specyficzne miejsce, co to jest. Badam detale. To rzuć mi na spostrzegawczość z kością ułatwiającą. Tak długo szukałeś szczęścia, że w końcu je znalazłeś. No weszło, jeżeli to było oczywiście normalne. Więc gdyby ktoś układał ten okrąg na placu tego fortu, no to miałabyś po prostu krąg z kamieni na bruku. Natomiast w środku tego paleniska jest bardzo tak elegancko, równiutko uklepane to żółte błoto, które było tak całe znamienne w całej tej historii do tej pory. Ej, co się do reszty, zawołam ich, każę im to coś. Że wy grzebaliście tam przy tej studni, kminiąc, czy to pluśnie, czy to nie pluśnie, czy to wiadro jest suche, czy mokre. Jak wyciągnęliście to wiadro, tak cała trójka ogląda to wiadro w tym momencie i Kornelia wychodzi z takim, ej, to coś jest.
Jak gdyby już, już pan Mieciu próbował częściowo tam wejść do środka. W momencie, kiedy no jedną nogą tam w środku już tutaj szuka pozycji, żeby się tam, wiesz, złapać, tak, tak słyszy głos. A, dobra, to wychodzimy jednak. I tak. I idziemy. No i tak wróciłam się po nich, wracam teraz z ekipą w to miejsce, tak pokazuję im. Po pierwsze, to jest zrobione za porządnie, jak na robotników. Po drugie, to jest za idealne. Po trzecie, żółte było to w środku. Mości państwo, mam powątpiewania co do w ogóle sensu paliska pod ziemią. Nie jest pod ziemią, bo nad sobą macie niebo, nie? Ale ten. A, dobra. Dobra, no ale w każdym razie na placu budowy. Tym niemniej mam... Nie rozumiem do końca tego otworu, więc stwierdziłam, że wam go pokażę. Czy, nie wiem, możemy sobie na cokolwiek rzucić, czy nam się z czymkolwiek to skojarzy? A co proponujesz? Bo powiedzmy, chodzi mi bardziej to o to, od jakiej strony chcesz do tego podejść. Ja i Cornelia częściowo przeglądaliśmy te wszystkie książki, które tam były i związane właśnie z tymi wszystkimi kultystycznymi rzeczami, jak i też związane między innymi z Peru, bo my przeglądaliśmy to, co czytali profesor i pan Macharzewski. Czy po prostu na przykład nie kojarzy nam się coś, co było na przykład w tych książkach o jakimś palenisku czy czymkolwiek? Okej, okay, no to myślę, że mogłabyś rzucić na korzystanie z bibliotek, ale trudny test. Czy w takim razie na przykład Karolina, Cornelia też może? To już właśnie od niej zależy, nie? No ja z miłą chęcią, jeżeli mogę kojarzyć. To rzucajcie. Stanie z bibliotek trudne. Oby weszło. Gdzie to jest? Nie. Trochę tak. Po lewej pod językami z jakiegoś powodu. O, to by weszło. Więc Wanda, pamiętasz książkę o magii księżycowej i miejscach mocy? Więc kojarzy ci się, że... Znaczy, tak pamiętasz, nie czytałaś jej tak od deski do deski, bardziej przeglądałaś. Czasami zatrzymując się na jakichś co bardziej intrygujących fragmentach. Jakby obrazki, to na pewno obrazki też oglądałam. Więc elementem magii księżycowej jest... to są zwykle rytuały przeprowadzane w nocy. I w wielu różnych rytuałach, które były tam opisywane, wykorzystuje się ogień płonący właśnie w tak zwanych świętych kręgach. Kręgach, które zwykle są położone w miejscu określanym jako miejsce emanujące mocą. I najczęściej te rytuały, mimo tego, że w różnych kulturach one były wykorzystywane, często się sprowadzają do tego, że wyglądają jak, powiedzmy, jak swojego rodzaju tańce. Tobie się to kojarzy na przykład z obchodzeniem nocy Wigilii Świętego Jana, tak zwaną nocą kupały. I dzikimi tańcami wokół ognisk, no to trochę podobne ryciny tam widziałaś, że widać, takie były na przykład ryciny, pamiętasz, że była przedstawiona pełnia i było przedstawione światło księżyca, które pada akurat na miejsce mocy, na którym płonie ognisko, a wokół niego tańczą jacyś ludzie. I tak ci się to skojarzyło gdzieś. Wydaje mi się, że w tą więc stronę myślę, że na pewno się gdyby zresztą podzielę tymi swoimi takimi przemyśleniami i co oni o tym uważają. Jakoś takie pierwsze moje skojarzenie. Weź mi te myśli żurafa, zbierz do kupy, bo żuraf bardzo to szeroko powiedział. Ogólnie chodzi o to, że to ognisko kojarzy mi się z tą całą magią księżycową. Że właśnie jakieś rytuały przeprowadzono właśnie przy pomocy ognia, który rozpraszał w nocy, który rozpraszał ciemność, który był symbolem. Tak naprawdę opierały się one na jakichś rytuałach wokół właśnie przygotowanych palenisk. No to jesteśmy na podobnym wniosku, że to, co tutaj mamy, jest prawdopodobnie związane w jakiś sposób okultystycznie, tylko nie mamy zielonego pojęcia w jaki sposób. Wydaje mi się, że jeśli faktycznie wiąże się to z magią księżycową, to prawdopodobnie jest to przygotowane na niedzielę. Myślisz, że powinniśmy to w takim wypadku zniszczyć? Nie wiem, czy zniszczyć. Nie wiem, kto to mógł przygotować. Bo wiem, że w końcu sami członkowie stowarzyszenia mówili, że część z tych rytuałów była też ochronna. Pytanie, kto to przygotował i w jakim celu. Ja totalnie nie mam wiedzy na ten temat, jak gdyby to zupełnie... Nijak się z niczym nie kojarzy, tak? Na pewno widzicie Miecia z młotkiem pytająco, rozdupczać? Czy nie rozdupczać? Czy chcemy to niszczyć, czy chcemy po prostu być tutaj w niedzielę?
Czy jest szansa, że dostaniemy się tu w niedzielę? Właśnie. Panie coś mówiły, że to jakieś złe, że niebezpieczne, jakieś magie, czary, mary, hokus pokus. No właśnie, panie Mieciu, nie wiemy, czy to dobre czary, mary, czy to złe czary, mary. Aha. A to są dobre czary, mary? Bywają, ponoć. Aha. Dlatego tak się wahamy. Wejść pewnie wejdziemy, tylko jak to się nie pamiętasz, czy opis tego ogniska był przy rytuałach ochronnych, czy przy rytuałach jakichś, nie wiem, przyzywających cokolwiek? Żuraw? Ogniska występują praktycznie przy wszystkich, więc ciężko powiedzieć. Pewnie musielibyśmy się, może przyjrzyjmy się bliżej tym, może są na nich jakieś symbole, może to, co Naś nam powie? Przyglądamy się kamyczkom? Przyglądacie się kamyczkom. Co by tu wiedza jakaś... Stolarstwo. Nie. Na pewno nie. Ja mogę archeologię i geologię ci itnąć, tylko powiedz co. Bardziej archeologia, ale to też nie jest do końca pasujące. Po prostu spostrzegawczość, nie wiem. Nie, no spostrzegawczość to nie. Myślę, że archeologia mogłaby być... Ale... Ja mogę się rzucić na rachunkowość, ale nie wiem, czy to pomoże. W tym kontekście myślę, że byłaby jako ekstremalnie trudny test. Okej. Okay. A czy w międzyczasie pan Mieciu na okultyzm jakiś mógłby rzucać, czy to też nie to? Mógłby rzucać, ale to też no, będzie może trudny test po prostu. Jezus Maria. Kamień wpadł ci w oko. O, czekaj, ile mi brakuje? Mogę wydać szczęścia, bo mam 19, to muszę na 12. Tego, co widzę. Na 12 jest. Nie miałeś ekstremalnie trudny rzucać? Nie, trudny miałem. Adelaide rzuciła, ale nie wyszło. Ale chyba niewiele ci brakuje. Niewiele ci brakuje też. Jeżeli na ekstremalnie trudny, to 1/5, więc 3 albo 4 punkty. No. Czy ty wyciągasz... Mieczysław jakieś... wydał szczęście. Ja wydałem szczęście. Okej. Okay. Ty wyciągasz jakieś konsekwencje z tej stówy, Żuraw? Tak, myślę, że tak się. Nie, no myślę, że tak się zaaferowałaś nad tym przyglądaniem się temu ognisku, gdzieś tam nachylając się, przyglądając się tym kamieniom, badałaś palcami i po prostu straciłaś równowagę, błędnik ci zaszalał przez chwilę i złapałaś jeden z tych kamieni i po prostu wyrwałaś go z tego kręgu. Przerwałaś ten krąg. I tak stoisz. Mam wrażenie. Stoisz z tym kamieniem w ręku w tym momencie. Powiem ci tak, mam wrażenie, że jeśli to było coś przyzywającego i ktoś chciał coś uwięzić w tym kręgu, to właśnie to wypuściłaś. Jeżeli to miało być coś przyzywającego, to nie po to, aby uwięzić w tym kręgu. To z definicji nazewnictwa są wręcz przeciwieństwa. A czasami, żeby nad czymś zapanować, trzeba to uwięzić, nie? Oj tam, szczegółami się przejmujecie. Natomiast Adelaido, tobie wszedł czy nie wszedł w końcu? Nie, mi weszło. Okultyzm. Ale okultyzm Mieciowi. Co nie, w Adelaide 4 szczęścia też brakowało, żeby... Mieczysławie. Nie do końca masz pewność, skąd ci taki pomysł przyszedł do głowy, ale jak się patrzyłeś na układ tych kolorów, tych kamieni, to zdało ci się, że to najprawdopodobniej było coś napisane. Masz takie wrażenie, że ten układ kamieni stanowił coś w rodzaju, jakby to nazwać, napisu, zaklęcia, zakodowanej informacji. Nie bez pojęcia w jakim języku, ale tak masz wrażenie, że tak to mogło być. Że one nie były ułożone tam nieprzypadkowo, wręcz były bardzo konkretnie poukładane i najprawdopodobniej coś to miało znaczyć. Wydaje ci się, że to był jakiś napis, albo jakieś słowo, albo jakieś zaklęcie. Czy ktoś z nas, czy pytanie, czy ktoś z nas może sobie rzucić na jakiś język? Nie macie na pewno znajomości takiego języka, w którym to było zapisane. W porządku. A jakby tak zamienić dwa klocki miejscami? Ale ten, Adelaide, jakbyś wydała te 4 szczęścia, to mogłabyś z dziedziny archeologii coś ewentualnie się dowiedzieć na ten temat. No, może na przykład, nie wiem, ruda to jest pierwsza litera i tworzy napis. Ja nam przekażę, że no, mi się wydaje, że tu jest coś napisane. Nie wiem po jakiemu, ale coś tu jest. Czyli to mogłabym wydać jeszcze do tego mojego rzutu? Teraz? No tak, jakbyś tam kliknęła na tej 12 i wpisała wydaj 4 punkty szczęścia, no to możesz szczęście wydać do tego. A okay, może... Jeżeli coś...
Jeśli to jest związane z Peru, to może byśmy na przykład zapytali kogoś, kto się zna. No właśnie, jeżeli chodzi o Peru, to Adelaido, jesteś wręcz przekonana, że gdyby rozciągnąć te kamienie w rząd i w jakiś sposób przystawić je do indiańskich kipu, do peruwiańskich kipu, czyli do pisma sznurkowego, to prawdopodobnie mogłoby to być coś właśnie w staro jakimś tam inkaskim języku zapisane. Masz takie przekonanie głębokie w sobie, że to bardzo mocno wiąże się z Peru i z jego starożytną, dawną historią. Ja dzielę się tą intuicją ze towarzyszami. Zawsze możemy spróbować poprosić o pomoc tym pana Macharzewskiego, jeśli mamy wrażenie, że mógłby chcieć przy tym pomóc. Ewentualnie na pewno profesor Kowalczyk będzie nam przychylny, a jest on prawdziwym humanistą, więc ja bym próbowała w takim razie jednej albo drugiej opcji. Tak naprawdę, jeżeli dostanę słownik tych masznurkowego, bo go zwyczajnie w tym momencie nie pamiętam, a gdybym go dostała, to bym była w stanie, myślę, coś odczytać bezpośrednio. No to panienki może coś za to przepiszą jakoś, nie wiem. No, myślę, że w bibliotece byśmy znaleźli jak gdyby podstawy. No pytanie tylko, ponieważ jest to na okrąg, więc pytanie, gdzie jest początek, a gdzie jest koniec. Przerysujmy okrąg i będziemy po prostu próbować się, tak, później. Przypisać literki i później się coś odczyta. Jak gdyby przepiszmy je w kręgu i później będziemy próbowali to dzielić. Tam chyba nie ma literek, tam mamy tylko i wyłącznie kształty kamieni i kolory. Ale no można. Ale że supełek, nie? Bo tam chyba supełki to jest, pismo supełkowe. Mhm. No dobra. Więc tam krąg z supełkami, sznurek przerysować sobie taki, no. Odstępy, że tutaj taki odstęp, tu taki odstęp, tutaj tak gęsto. Jak będziemy... jako była studentka archeologii na pewno też mam doświadczenie w robieniu tego typu notatek z miejsc wykopalisk i robienia jakichś rysunków, skoro nie było jeszcze wtedy Kodaków. Więc tak, mam coś przy sobie, mogę to przesłać. W ogóle każesz nam na to rzucać w tym momencie, czy jest okej? Okay? Nie, myślę, że to jest... No, jesteście na tyle wykształceni, że jesteście w stanie sobie to przerysować. Okej. Okay. Najwyżej później będziemy rzucać na błędną interpretację. Pytanie, co robisz z tym kamieniem, który wyciągnęłaś? Na razie go odkładam w miejsce, z którego został wyrwany, bo wnioskuję, że to po prostu była jakaś glina, która zasknęła, co nie? One były jakby wklejone w tą żółtą glinę, która tam się w tym okręgu znajduje. No. Natomiast pytanie do ciebie, jak bardzo starannie chcesz to zrobić? Dość starannie. Więc poproszę cię o trudny test na zręczność. Czy tam czekaj, zręczne palce są tutaj w tym? Jestem bardziej mi utrudnisz, co? Bardziej chyba. Zręczne palce to bardziej chyba pod kradzież. No ale to... Czy to w ogóle nie widzę? Czekaj, czy to takie zdolność? Jest, na samym końcu, pod wyceną. A. Więc prosiłbym cię o rzut trudny test na zręczne palce. Czy zrobisz to z wystarczającą pieczołowitością, żeby to było widać, że nie było tego widać na takowo, że coś tu było grzebane przy tym. Ale to pytanie, jest otwór w glinie! To jest otwór w glinie, który ma określony kształt. Że naprawdę każesz mi robić trudny test na włożenie kształtów w otwór w glinie. No nie no, czy ktoś później zobaczy, czy to było ale robione, czy nie było. Właśnie pytanie, czy my to chcemy zrobić tak, żeby ktoś nie zauważył, że to wyciągnęłaś? Czy chcemy zrobić to na zasadzie włożyć w to miejsce, gdzie było, po to, żeby mieć cały kod? To jest to pytanie, mi się wydaje. No, moim zdaniem bardziej, żeby mieć cały kod. Znaczy zawsze możesz rzucić, zakładam, że i tak pytanie, czy jeśli nie wyjdzie test, to dalej będzie mieć cały kod? Tak. Tylko będzie widać, że było ruszane. Tak, dokładnie. Ale ja tak. Tego nie znam, no ale dobra. No ale i tak będzie mieć kod, to jest tylko kwestia tego, że ktoś, kto tutaj pójdzie, później przyjdzie, zobaczy, że ktoś mu grzebał w jego kamieniach. No, więc umieszczasz ten kamień z powrotem i przerysowujecie sobie tą symbolikę do swoich notatek. No i dobra. I co robicie dalej w takim razie? Jedziemy na Wawel? Rozglądamy się tu jeszcze, myślę, że skoro znaleźliśmy coś takiego, to myślę, że jeszcze się rozejrzymy, zwracając uwagę na tego typu elementy.
bo przedtem szukaliśmy totalnie w ciemno, a teraz mamy jakiś punkt odniesienia, czego szukamy. Nie, więc ja bym po prostu spróbowała, jeśli nie wiem, czy to cokolwiek da, ale jeszcze jak gdyby się rozejrzała tutaj, przepatrując rzeczy, bo teraz można nam się coś skojarzyć, skoro wiemy, czego szukamy. No to rzuć jeszcze w takim razie na spostrzegawczość. Ale trudny test. A, to i tak nie wszedł. Trudny, czy jak normalny? Trudny wystarczy. Teraz trudny. Weszło. Weszło. Okej. Okay, dwa razy weszło. Wanda miałaś niższy wynik, więc Wanda. Poświęcacie kolejną porcję czasu na ponowne przeszukanie tego miejsca i w, jak się okazało, dosyć banalnie, ale jednocześnie zmyślnie ukrytej skrytce w jednym z częściowo remontowanych pomieszczeń za naruszonymi kilkoma cegłami, z których jedna była oznaczona symbolem, który od biedy mógłby przypominać jakąś inkaską symbolikę, znajdujecie zawiniątko, a w tym zawiniątku znajdujecie dziennik profesora Jastrzębskiego. Co? Co? Dziennik co? Profesora, dziennik profesora Jastrzębskiego, poroże jelenia pampasowego, inkaską maskę i tamte resztę rzeczy, które zostały skradzione z... Okej, ja totalnie... Tak, w forcie. Tak. Ja to zrobiłam totalnie na zasadzie, może znajdziemy więcej kamieni. Błuto skłuwane, tam dziura, jak to psianie było. Pierwsze, co robię, to na pewno dopadam do tego dziennika. I czytam. Z latarką, z wypiekami. Drogi pamiętniczku. Więc tak, kiedy zagłębiasz się w lekturę dziennika profesora Jastrzębskiego, już po kilku... Znaczy, wertujesz te kartki, szukając przede wszystkim informacji, które mogłyby rozjaśnić całą sprawę, to w końcu dokopujesz się do historii z wyprawy do Peru. Faktycznie opowieści Kazimierza Macharzewskiego dosyć mocno pokrywają się z tym, co twierdził profesor Jastrzębski. Natomiast profesor Jastrzębski bardzo mocno wierzył, że w tej pradawnej świątyni, która była ukryta w zboczu góry w pobliżu tej miejscowości La Mejorada, tam w Peru przy tej trasie budowy tej kolei transandyjskiej, że faktycznie oni obudzili jakieś złe moce. On to nazywał faktycznie demonem Anchu Anchu i że ten demon był według profesora Jastrzębskiego jakąś złą inkarnacją bóstwa, które to był taki dopisek na marginesie, być może pod różnymi postaciami występuje w innych religiach i kultach na całym świecie. W przypadku Peruwieńczyków bóstwo to miało raczej strzec zwykle jakichś podziemnych skarbców i jego moc objawiała się w ten sposób, że zsyłał na nieszczęśników, którzy naruszyli świętość pewnych miejsc, po prostu złe sny, wizje oraz później przymuszał ich wolę do swojego posłuszeństwa i po prostu napuszczał na siebie nawzajem. I potem są pisane przez profesora rewelacje, kiedy dowiedział się od swojego... Znaczy był... Są opisane, że faktycznie w wyniku prawdopodobnie według niego machinacji Anchu Anchu w obozie zaczęła rosnąć paranoja i bardzo taka niedobra atmosfera. Wszyscy nawzajem zaczęli się oskarżać o różnego rodzaju rzeczy, zaniedbania, akcje jakieś agresywne, o kradzieże nawzajem różnych rzeczy, o wszelkiego rodzaju błędy, ale też właśnie tam były historie o tym, że dowiedział się, że jego ulubiony doktorant oraz miał nadzieję, że zięć okazał się osobą, która kocha inaczej, tak? I że był w bardzo głębokim szoku, kiedy dowiedział się, że Kazimierz Macharzewski wyznał mu wtedy miłość. W jeszcze głębszym szoku profesor Jastrzębski był, kiedy okazało się, że jego córka przyznała się do zamordowania własnej matki. No nie dziwię się. I ogólnie tam jeszcze były historie, że wszyscy właściwie w tym obozie mieli jakieś swoje mroczne tajemnice, które postanowili wyjawić i które rzucały cień na praktycznie każdego, który tam był.
Nawet hrabina Potocka przyznała się, że tak naprawdę nie ma prawa do swojego nazwiska, mąż ją zostawił i ona na granicy bankructwa po prostu przyłączyła się do tej wyprawy, mając nadzieję, że znajdzie jakieś skarby, które będzie mogła spieniężyć. A później były opisane tym, że profesor Jastrzębski uczył się od Indian pewnego rodzaju rytuału, który miał ochronić członków wyprawy i wyłączyć ich spod wpływu demona Anchu Anchu. I przeprowadził ten rytuał. Niestety w międzyczasie w obozie zapanował totalny chaos i ta cała paranoja i ta cała agresja skumulowana w tych ludziach doprowadziła do wyniszczającej walki między członkami ekspedycji a Indianami i między sobą. Do tego niespodziewanie bardzo mocno popsuła się pogoda. I zanim profesor Macharzewski z udziałem Gertrudy, znaczy profesor Jastrzębski z udziałem Gertrudy, Kazimierza i tam jeszcze chyba Stanisława dokonali rytuału i części Indian, to w międzyczasie znaczna część obozu zdołała się wybić. Potockiej nie było wtedy z nimi przy tym rytuale. Zaginęli też później ten Jan Kryn z tym Stanisławem. Było też napisane w tym dzienniku, że Kazimierz przyznał się profesorowi Jastrzębskiemu, że najprawdopodobniej zepchnął jednego z tych dwóch panów w przepaść, ale nie był do końca pewien, bo wszyscy wtedy działali tak jakby w amoku i nie do końca byli świadomi własnych czynów i tego, co robią i mówią. No i postanowili całą tą czwórką ocalałą, sobie nawzajem przysięgli, że nigdy nie wyjawią tego, co się faktycznie zdarzyło na tej wyprawie do Peru. Ale profesor Jastrzębski po powrocie do Polski nadal badał sprawy demona Anchu Anchu i tego kultu, ponieważ był przekonany, że... Znaczy, rytuał, który przeprowadził, bazował na wiedzy, szczątkowej wiedzy z legend pochodzących od Indian i nie był do końca pewien, czy dokonał tego rytuału w pełni poprawnie i obawiał się, że władza tego demona może powrócić i przejąć, może powrócić po prostu i przejąć władzę nad pozostałymi żyjącymi tutaj jego rodziną, czy nawet nad hrabiną Potocką. Chciał znaleźć sposób na to, żeby na trwały jakby tak powiedzmy sposób sprawić, żeby na pewno jego rodzina była bezpieczna i dlatego zajął się sprawami okultystycznymi i to go napędzało i wydawało mu się, że znalazł odpowiedni rytuał i nawet jest on w dzienniku opisany, jak go się powinno przeprowadzić. No i jakie rzeczy są do niego potrzebne, więc te poroże jelenia pampasowego i te wszystkie inne elementy są potrzebne, ponieważ Anchu Anchu był uwięziony w tej świątyni jako strażnik i pewne rzeczy były po prostu jakby kluczami do jego wolności. Naprawdę ktoś porywając te artefakty chciał zrobić rytuał ochronny. Taka jest tutaj ta historia. I pytanie, czy są jakieś notatki z ostatnich dni jego życia? Na przykład coś, co by mówiło, dlaczego popełnił samobójstwo? Nie ma o tym ani słowa, ale są pewne jego przemyślenia, które mówiły, że podejrzewa, że rytuał ochronny, którego dokonał w Peru, słabnie, ponieważ ma takie wrażenie, że ktoś z członków wyprawy, ale nie jest pewny kto, być może wraca z powrotem pod wpływy tego mrocznego bóstwa, demona. Bał się, że... Znaczy, wydawało mu się, że jest śledzony, bał się, że ktoś grzebie w jego notatkach i po prostu... Tam jeszcze było opisane, że szukał miejsc mocy specjalnie w Krakowie, które pomogłyby mu wzmocnić siłę tego zaklęcia ochronnego. Tam było, że właśnie myślał, że to będzie kopiec, ale później kontakty z towarzystwem ezoterycznym uświadomiły mu, że to nie kopiec jest miejscem mocy, tylko właśnie między innymi Fort Benedict. I po prostu tam zaczął szukać, no i dlatego też wkupił się w łaski Komisji Mieszkalnictwa, żeby mieć dostęp do Fortu Benedict, bo dowiedział się, że Komisja do Spraw Mieszkalnictwa szuka miejsc, które można przystosować jako lokale mieszkalne i stwierdził, że wykorzysta to jako zasłonę do tego, żeby móc tam przebywać i szukać po prostu tego miejsca mocy, żeby się przygotować do tego rytuału. Czyli tak naprawdę, skoro on miał dalsze plany, to mogło nie być samobójstwo, tylko ktoś upozorował to, co się wydarzyło.
Czyli lekarz skłamał w papierach, że on tak naprawdę miał atak serca, ale tak naprawdę to nie, bo to było samobójstwo, ale teraz wychodzi, że tak naprawdę to nie, bo ktoś go fajnie. Nie zdziwiłabym się, gdyby jego córka weszła znowu pod wpływ demona, biorąc pod uwagę, że bez wpływu tego demona była w stanie zabić własną matkę. Nieważne jaką ona była, ale już była w stanie zabić człowieka. I że tak naprawdę ona mogła na przykład wejść pod wpływ tego demona i widząc, co on chce zrobić, upozorować, nawet w afekcie go zabić i upozorować jego samobójstwo. No. Też ona jest w kontakcie z tym Larkinem, co jest cały czas no, niejasnym, ale jakąś sugestią, że działa w tym kierunku. Więc... Zresztą jak gdyby też bym nie wykluczała, chociaż Potockiej też bym nie wykluczała, bo jest dziwne. Bo mimo wszystko jak gdyby nie było jej w czasie tego rytuału i tak naprawdę nie wiemy, gdzie ona była. Mogła podpisywać na przykład jakiś pakt z demonem w tym samym czasie. No, albo wrócić się do świątyni i zabrać jakieś przedmioty, które na przykład były związane z tym demonem. A propos Potockiej, to tam w dzienniku też są wyrażone obawy Jastrzębskiego, że nie ma na to dowodów, ale podejrzewa, że Potocka, nie uczestnicząc w rytuale, mogła ukraść coś ze świątyni po to, żeby to spieniążyć. I są też jego takie zastanawianie się, czy to na przykład właśnie nie ona jest pod wpływem tego demona, bo być może to, że zabrała coś z tej świątyni, jeżeli to faktycznie zrobiła, miało wpływ na to, że ten ochronny rytuał nie działa, nie? Bo mogła sprzedać po prostu przeklęte złoto czy coś. Coś takiego. Ale skoro ktoś to wykradł, to znaczy, że chciał w jakiś sposób się uwolnić od tego. No bo wykradzione zostały wszystkie przedmioty, które są potrzebne do wykonania rytuału ochronnego. Pokaż mi w ogóle informację o tym rytuale, bo tak mam niepewność, czy on będzie działał, jeżeli ten kamień jest tam wyrwany. Ten rytuał opisany jest tak. To znaczy, żeby go dobrze zrozumieć, to musiałabyś poświęcić mu tak parę ładnych godzin, żeby się rozczytać w tym. Ale tak pobieżnie na takie krótkie, wstępne czytanie mogę ci powiedzieć, że trzeba po prostu w noc pełni księżyca trzeba po prostu przeprowadzić rytuał, który będzie polegał na kilkugodzinnych tańcach i wypowiadaniu odpowiednich formuł zaklęć, które będą miały wzmocnić siłę tej mocy zaklętej w tych przedmiotach, które służyły mnie, które były tymi zabezpieczeniami tego grobu, który miał powstrzymywać właśnie Anchu przed uwolnieniem się i sianiem tego zgubnego swojego wpływu na kultę. No dobra, ale to nie odpowiada mi na pytanie, czy wyrwanie tego kamienia jest znaczące. No tutaj akurat nie masz tej informacji. Myślę, tak? Że mógł nie przewidzieć tego, że ktoś będzie chciał wyrywać kamienie. Ja bym bardziej szukała informacji, czy ten krąg ma być kompletny, albo jak ten krąg ma być sformułowany. Znaczy, krąg ogólnie jest wpisane po prostu jedno z zaklęć, które ma po prostu wzmacniać siłę mocy płynącej, jakby ogniskować moc płynącą z tego ogniska mocy, z tego źródła mocy, punktu mocy. Natomiast nigdzie, przynajmniej mówię tak pobieżnie przeglądając, nie ma żadnej informacji, czy to ułożenie kamieni i czy były ruszane, czy przerwanie tego kręgu ma jakiekolwiek znaczenie, czy nie. Znaczy, to jest też wiele domysłów profesora Jastrzębskiego, bo tak naprawdę on bazuje na wiedzy, która mu została w ustny sposób przekazana i on sam i to przez aktualnie, że tak powiem, żyjących tam Indian, którzy niekoniecznie mogli mu to przekazać w taki sposób, jak to kiedyś było zrobione, bo to są tylko, mówię, ustna opowieść przekazana komuś z ust do ust przez ileś pokoleń i mogła po prostu się wypaczyć przez czas, więc tam cały czas są, wiesz, jego domysły, czy to faktycznie będzie działać i czy to faktycznie jest dobra forma tego rytuału w takiej postaci, jakiej on powinien zostać odbyty, nie? Pytanie, czy chcemy się przyznać policjantowi do tego, co znaleźliśmy? Jeśli się przyznamy, to on zabierze te przedmioty, bo to będą dowody. Dowody, a później zapewne zostaną z powrotem, o ile po jakimś czasie pewnie wrócą na łamy. Zastanawiam się, czy nie lepiej zaczekać jeszcze ten dzień z przekazaniem tego policji. Można zaczekać, jeden dzień nie zrobi różnicy, powiem po prostu, że nie zauważyliśmy czy coś.
Ale chciałabym w takim wypadku przycisnąć pana dozorcę z zapytaniem, kto tutaj z osób postronnych wchodził ostatnimi czasy poza nami. Mówił, że nie było zbyt dużo takich przypadków. Ale skoro te przedmioty tu się znalazły, więc albo złodziej pracował na tej budowie. One były częściowo chyba zamurowane, tak? Z tego, co mówiłeś. Bardziej schowane za poluzowanymi cegłami, o tak. W każdym razie miał dostęp teraz w tym tygodniu, kiedy nie można było tutaj wchodzić sobie luzem. Prawda. A nie wiecie, ma pan zapalniczkę może przy sobie? No wie pani, znajdzie się coś, ale to bardziej zapałki jakieś tu mam. Można. Streszczając ci, żuraw, ja po prostu podgrzeję tą glinę, żeby była znowu bardziej miękka i zamuruję ten kamień tak, żeby faktycznie był w tym kręgu, a nie tylko udawał, że tam jest. Okej, okay, dobra. Niech ci będzie, tak? Mam pytanie, jesteś archeologiem. Czy glinę nie lepiej rozmoczyć, gdyż weź pod uwagę, że w wysokich temperaturach glinę się wypala i ona wtedy wysycha? Więc odpowiem w ten sposób. Moja postać robi to tak, jak poprawnie. Ja jako gracz nie mam zielonego pojęcia, jak działa glina. Glinę się raczej rozmacza. No, na mokro i suche. I no to polać to wodą czy cokolwiek. Roztopionym śniegiem. Tak nasikać na ten. Może nie. Może nie. Dobra, to myślę, że zbliżamy się powoli do momentu kulminacyjnego. I fajnie by było chyba to zakończyć dzisiaj, nie rozkładać na kolejną sesję. Więc co, robimy przyczajkę do kolejnej nocy, tak? A jest jeszcze Wawel? No, tak. Ale było napisane w dzienniku, że myślał kopiec. O Wawelu? O kopcu myślał. Aha. Bo my też na początku sprawdzaliśmy kopiec jako miejsce mocy, a chcieliśmy zobaczyć jeszcze katakumby, bo tam ponoć nagle pojawiły się jakieś zniszczenia. No i też było jednym z nagle i tajemniczo zamkniętych miejsc na remont. Okej, okay, no to myślę, że co, jakoś chcemy przyspieszać, czy lecimy tak powoli? W sensie, czy tam jest coś w ogóle wartego uwagi? Czy pójdziemy, pochodzimy przez godzinę? Ja proponuję przyspieszyć na zasadzie, że sprawdzimy, co się dzieje na Wawelu, a przed tym jeszcze zapytamy pana dozorcę grzecznie, kto tu jeszcze wchodził poza nami. To trzeba go o to zapytać. To teraz na wyjściu jakby, nie? Mhm. Okej, więc idźcie do pana Jarosława, dozorcy. Pan Jarosław akurat sprząta w okolice swojej kanciapy i spogląda tak się na swój zegarek, który nosi na ręku. Tak na was wychodzących z tego fortu po kilku dobrych godzinach. No, widzę, że to musiała być arcyciekawa wycieczka. Co w tych ruinach takiego ciekawego, że aż państwo tyle zabawili? Jarosławie, mamy bardzo dziwne pytanie do pana. Kto poza pracownikami i nami tutaj jeszcze tutaj wchodził w ciągu ostatniego, myślę, tygodnia? Jak wchodził? To nie może nikt wchodzić poza pracownikami. No jakże to pani? Panie Jarosławie, patrzę na niego bardzo znaczącym wzrokiem, że mamy solidne podejrzenie, że ktoś tu był. To rzuć mi na przekonywanko jakieś. Szukam. Perswazja? Może być. Tak. Gdyby to był książę, normalny? Normalny, taki. Wiesz co? Mogę sprostować? Chyba, że ktoś inny. Forsować możesz. Znaczy, tylko forsować najpierw możesz. Pyta się o konsekwencje, a później forsuj. Tylko jeżeli ci się nie uda, no to pan Jarosław dozorca bardzo się mocno obruszy i nie będzie chciał z wami rozmawiać. Dlatego pytam, czy ktoś jeszcze chce to przejąć. Ja tak, wiesz, tak bym zaczął się po kieszeniach przeszukiwać, nie? Grzebu. W końcu natrafiam na jakiś mieszek, zawiniątko pod napisem fundusze na dokończenie spraw podpisaną książę Hieronim Radziwiłł z ucałowaniem rączki. I tak, nie wiem, wygrzebię jakieś, nie wiem, ile to by w markach jeszcze wtedy chyba były? Marka polska, czy nawet nie wiem, czy złoty już był? Chyba marka. Nie, złotego nie było chyba jeszcze. No to tam jakiś, wiesz, odpowiednik, nie wiem, połowy dniówki albo dniówki tam wygrzebie. Panie Jarosławie, pan
Bardzo ważna sprawa śpieszy się nam, a ten książę Radziwiłł w ogóle bardzo lubi, jak się szybko załatwia sprawy, więc tak wiesz, wyciągam rękę, tam wiesz, w tej ręce te pieniądze. Więc myślę, że tak wiesz, jeszcze przyklepując z drugiej strony, myślę, że jest pan w stanie pomóc. No, proszę, bo pani może coś nie powiedziała. A to my prości ludzie, znaczy, no, tak przepraszam. Jak chłop z chłopem, proszę mi, jak na spowiedzi może pan mówić? No więc rzuć mi na jakieś umiejętność społeczną, ale masz kość bonusową za te pieniążki. Oczywiście. Urok osobisty, dobra. Niech będzie na urok. Niech będzie. Jak chłop do chłopa. Więc tak. Wow, jaki tak, dobry rzut. Więc tak, mężczyzna tak skwapliwie bierze od ciebie te pieniądze, równie skwapliwie je chowa szybko gdzieś pod poły płaszcza, żeby przypadkiem ktoś się nie rozmyślił. Ewidentnie jest bardzo zadowolony z takiego obrotu spraw, no i tak oficjalnie to my tutaj nikogo nie wpuszczamy, proszę państwa, rozumiecie państwo? Oficjalnie. Ale tak. Nas oficjalnie też tu nie było. Oczywiście, nikogo dzisiaj nie było, nic nie wiem, no spokojny dzień, jak to zwykle, sobotka. Ale powiem wam, że była tu, nie wiem, kiedyś jeszcze jak tu była ta budowa, jak tutaj siedziały te rzeczy, to pieczę nad tym wszystkim trzymał taki starszy pan. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale mówili do niego profesorze. I on ma córkę ma chyba. I ona czasami tu z nim przychodziła. No i temu panu chyba się zeszło jakiś czas temu, ale tydzień temu była tu ta jego córka. Taka ładna blondynka. Pamiętam dobrze, no blond włosy miała, ładna z twarzy, chociaż takie niemiła. Bardzo niemiła, ale przynajmniej dobrze płaciła. Nalegała, to wpuściłem, mówiła, że ojciec coś zostawił. Ja sobie myślę, co jej ojciec mógł zostawić na placu budowy, czego by nie znaleźli jego ludzie. No ale wiedzą państwo, jak się czasami lepiej nie zadawać pytań. Oficjalnie nikogo tutaj nie było. I to właśnie ona tu była, ale tak poza tym to nikogo tutaj nie było. No, jak babcię kocham. O tak, tak, ja też. Dobra, to nam wszystko wyjaśnia. Dziękujemy ślicznie. No ja dziękuję, miłego dnia życzę państwu, miłego dnia życzę. Tak, uszanowanie, tak wiesz, tak odruchowo ręka do góry, jeszcze człowiek, i jeszcze tak ściąga ten kask, tak oddaje, to. Tak, wracam. Wszyscy myślę, ściągnęli kaski. Tak, myślę, że już nam się kaski nie przydadzą. Czyli co, printem jedziemy dorożką na Wawel, sprawdzić? Tak. Dobra, jedziecie na Wawel. Ja to po prostu muszę skomentować. Przyszła kobieta w średnim wieku, domagając się, żeby ją wpuścić, że jej ojciec coś zostawił i w torbie prawdopodobnie miała, tak myślę, 30-centymetrowe wielkie coś, bo tak aż sobie zaczęłam... Miała tam wielką głowę jelenia. Zaczęłam sobie po prostu, jak duży jest jeleń pampasowy, żeby mieć obraz, jak duże to poroże mogło być. I to nie jest małe zwierzę. Poroże w stylu same rogi, czy to jest poroże z czaszką? Wiesz, nawet jak same rogi... To nawet nie było całe poroże, to fragment poroże. Co nie zmienia faktu, że samo poroże też najmniejsze raczej nie jest. W każdym razie pędem... Ja rytuału nie wymyślałem, nie? Mogli napisać kukolba kukurydzy. Też by było. Ale nie. Jeleń pampasowy. Musieli się uprzeć na jelenia, no. Żeby jeszcze mógł być polski, stepowy, to nie. Tak. Myślę, że akurat w Peru łatwiej dostać jelenia pampasowego niż polskiego. I nikt nie pomyślał, że w Polsce będziemy chcieli też odprawić rytuał. No trudno. Idziemy. Wawel. Więc docieracie na Wawel, już jest dosyć późno. Nawet myślę, że powoli zbliża się wieczór. Późne popołudnie mija, zbliża się wieczór. Zgodnie z tym, co wam obiecano, wpuszcza was na Wawel lokalny kustosz, pan Henryk Kania. Tak się przedstawia przynajmniej.
brama, takie kraty właściwie, brama taka kratowana, zostaje dla was otwarta. Henryk Kania tylko zwraca się do was. Bardzo proszę nic nie ruszać ani nie zabierać z katakumb. Odpowiadam za wszystko, co tam się dzieje i nie chciałbym, żebym potem mieć z powodu, nawet z powodu woli księcia Hieronima, jakiekolwiek kłopoty. A potóż mielibyśmy cokolwiek stamtąd zabierać? Proszę pana, rozmawia pan. Ja proszę tak zapobiegliwie, ponieważ wiem, że ludzie mają różne pomysły, a szczególnie wtedy, kiedy wpuszcza się ich w miejsca, do których nie powinni być normalnie wpuszczani, więc... Gdyby myślał, że wszyscy tu obecni potrafią uszanować spoczynek zmarłych. Ja mam taką nadzieję, żywię ją bardzo głęboko, że państwo należą właśnie do takich osób. Tak, w międzyczasie Mieczysław szuka jakiejś czaszki do odprawienia rytuału. W końcu jest początkującym okultystą. Zostaw. Nie rusz. Ja to tak wiesz. Wchodzę do jakiejś, tutaj pewnie to ładne i w ogóle jakieś królowie mogą być, czy jakieś wybitne postaci. Biskupowie. Nie wie, co się dzieje. Ach, byłbym zapomniał. Jeżeli natkną się państwo na, powiedzmy, niecodzienną scenerię w katakumbach, to proszę się nie przejmować. Otóż za jakiś czas ma się tam odbyć specjalny czas, na którym pojawią się wielkie znakomitości z kręgu polskiej arystokracji, a także przedstawiciele chociażby Imperium Osmańskiego czy Rosji Carskiej, więc proszę. A co ma pan na myśli? Znaczy nie, coś, to już pokaz? Nie było carskiej Rosji, przepraszam. No ale byli na emigracji, więc mogli. Tak. Jaki pokaz? O jakiej tematyce właściwie? A, kwestie jakieś spirytystyczne, seanse ezoteryczne, coś takiego. I biskup się na to zgodził? Ja myślę, że akurat biskup nie miał w tym miejscu zbyt wiele do gadania. O, ja wszystko to jest miejsce spoczynku wielkich Polaków. I biskupów pewnie też. No tak, ale ma w tym wszystkim wziąć udział rodzina Czartoryskich, rodzina Potockich. Wiesz, ja tak już na końcu języka mam, że no, skoro arystokracja tam zapraszana i w ogóle, to pan mi nic nie mówił, że ma jakieś zaproszenie. Właśnie, a ty, Adelaide, miałaś jakieś zaproszenie? Pierwsze słyszę. Aż no to, dziwne. To co to za najwybitniejsza arystokracja polska? Jak nie wiem, to mogę tylko powiedzieć, że będzie w tym jeszcze brał udział attaché Rosji jakiś Suworow oraz... Cokolwiek nam mówił te nazwiska? Oraz ktoś z Imperium Osmańskiego. W każdym razie ma wystąpić niejaka... Myśli. Imperium Osmańskie jeszcze istnieje? Tak. Jestem pierwszy? Po wojnie była Turcja drugiej, chyba. No, a Atatürk był raczej... Po pierwszy gdzieś jakoś... No właśnie, jakoś tak był rozpad. No, mniejsza już tam... W każdym razie jeszcze niejaki Sukur ma tam się pojawić. Oraz ma występować słynna francuska spirytystka Madame Papillon. Tak zrobił takie... A słyszał pan o takim sławnym naukowcu? Może o jego tu też zaprosili? Słynny jakoś naukowcu? Tak... Jakim naukowcu? Jak on się nazywał? Jakiś taki, jakoś tak Arlekin? Larkin? Augustus Larkin. A, Larkin, tak, to może Larkin. Podobno też jest jakimś takim słynnym naukowcem. Przyznam szczerze, że nie mam absolutnie pojęcia, ale nie jestem organizatorem tego spotkania, więc tutaj trzeba byłoby się zgłosić do... A kto jest? Bo myślę, że możliwe, że sam książę byłby zainteresowany, skoro to jest taka śmietanka. Wydaje mi się, że albo ktoś z rodziny Czartoryskich, albo ktoś z rodziny Branickich tam bierze udział w organizacji tego przedsięwzięcia. Ale to trzeba byłoby pytać biskupa, bo ja akurat nie jestem wtajemniczony w te sprawy. Okej. Okay. Ale to dopiero za jakieś 2 tygodnie, proszę państwa, więc proszę się nie przejmować. Byle tylko państwo nic tam nie ruszali, bo
jest tam przygotowana specjalna inscenizacja, pani Papillon sobie życzyła i ogólnie... Jasne, nie ma problemu. Wszystko będzie tacy, tak, zostawione. Chodźmy tam, czym prędzej myślę. Mhm. Okay. Nie będziemy nic dotykać, po czym gracze idą i macają wszystko, co tylko się da. Dokładnie tak. Więc chodźcie do katakumb, oświetlając sobie drogę światłem latarek, które macie. I docieracie do tych miejsc, gdzie leżą, są groby, czy też te, jak to, sarkofagi z różnego rodzaju znamienitościami, które tam zostały złożone. Jakbyś tam król Zygmunt III Waza, tak? Wielu innych królów, którzy tam zostali złożeni, oraz jakichś tam osobistości ważnych dla historii państwa polskiego. Rozświetlając sobie tym światłem latarek te mroczne miejsce, widzicie, że faktycznie było to prowadzone prace różnego rodzaju remontowe, ponieważ w paru miejscach też są poustawiane rusztowania, są jakieś tam, widać, narzędzia pozostawiane też, które miały służyć tam odświeżaniu zapewne wnętrza katakumb. Widać też, że w niektóre z tych sarkofagów są też otoczone jakimiś szaletami, które być może mają sugerować, że są tam jakieś prace renowatorskie przeprowadzane. Natomiast im głębiej się tam wchodzicie, w głąb tych katakumb, tym sceneria coraz mniej zaczyna przypominać typowe krakowskie katakumby, ponieważ dochodzicie do miejsca, gdzie złożony jest Sobieski, dobrze mówię? Sobieski na Wawelu? Załóżmy, że jest. Więc dochodzicie do tego, do jednego z, ponieważ katakumby się rozgałęziają, to dochodzicie do miejsca, w którym złożony jest Jan III Sobieski i widzicie, że to pomieszczenie jest bardzo niecodziennie urządzone, ponieważ na takim podejście, w ogóle pod ścianami wokół grobu Sobieskiego oraz ogólnie na lewo i prawo ciągną się rzędy świec przygotowanych specjalnie, jakby miały zostać zapalone jakby nadać jakiś, nie wiem, nastrój oświetlenia jakiemuś przedsięwzięciu, a także są na takim podejście przed tym grobem są poustawiane cztery wielkie lustra, w tej chwili przykryte płachtami. Oraz na ścianach są porozwieszane kotary. Wygląda to jak taka wielka teatralna inscenizacja. Okej, gdyby był tu książę, to by się już dawno przeżegnał. Pewnie tak. Bo to jest zupełnie, jak gdyby, no... No, ludzie, którzy mają za dużo pieniędzy i za dużo wolnego czasu, zaczynają jakieś cuda sobie tworzyć. To się nazywa profanacja. To się nazywa bałwochwalstwo i w ogóle tfu, trzeba na zarządców tutaj napluć i podprowadzić ich pod sąd inkwizycyjny. Myślę, że biskup też nie jest zachwycony tym, co tutaj się dzieje, tak? Teraz prowadzić hiszpańską inkwizycję. Co tu się dzieje i on się tym zajmie. Tak, książę się po prostu tym zajmie. Ale dobra, inscenizacja sceniczna jest. Teraz jak to się ma do tego, co my szukamy? No, w rytuale chyba ten, chyba w tym opisie rytuału nie miała być scena, tylko ognisko do tańczenia, więc to raczej jest. Co najwyżej mamy świeczki. Tak, co najwyżej świeczki jakieś. No nie wiem, no. Znaczy, pewnie się przyglądamy, czy są tutaj na przykład jakieś symbole podobne, czy to totalnie wygląda na jakieś jarmarczne przedstawienie. Wiesz co, rzuć mi w takim razie na spostrzegawczość. Normalna, trudna. Trudny, bo jest tu dosyć ciemno, a światło latarek nie jest wystarczające. No to weszło. Weszło. Okej, więc rozglądacie się po tym miejscu i nie widzicie jakichś symboli. Nikt tutaj w jakikolwiek sposób nie naruszał integralności znajdujących się tutaj zabytków.
a lustra są po prostu takimi wielkimi, wysokimi, nawet lekko wyższymi nawet od pana Młotka, takimi lustrami, dosyć ozdobne, ale, nie, ale, ale jakoś niespecjalnie wystawne ramy zbudowane i te ramy też nie mają jakichś symboli, nie wiem, okultystycznych czy jakichkolwiek. W sumie nie wiadomo, po co są one tutaj ustawione i co to ma być za przedstawienie bądź inscenizacja, co tu ma się odbyć. No ale ewidentnie krakowska śmietanka arystokratyczna ma jakieś specyficzne upodobanie, jeżeli chodzi o fantazję, o spędzanie wolnego czasu i wydawanie prawdopodobnie przy tym dosyć dużych pieniędzy, żeby, no skoro sobie sprowadzili jakąś francuską spirytystkę i ma tam ponoć też wystąpić attaché Rosji, czy ktoś z od strony osmańskiej, dosyć ciekawa być koteria osobistości, to... No na pewno. No brzmi ciekawie, to... tak? Niepokojąco. Dla jednych ciekawie, dla innych niepokojąco. Niepokojąco ciekawie, dobra. Ja mam jeszcze jedno pytanie, ze względu na to, że było nam wspomniane, że ponoć doszło do jakichś uszkodzeń w katakumbach. Więc na pewno, jak gdyby przeglądając się tą tutaj jest, będę szukać tych uszkodzeń. Szukając tych uszkodzeń, widzisz, że w jednej z pomieszczeń, jedna ze ścian. Nie, ja nie. W jednym z pomieszczeń jest ściana, która nosi wyraźne ślady pęknięcia, dosyć poważnego. Widać już, że została załatana, no ale to miejsce pęknięcia bardzo mocno się na razie wyróżnia. Jeszcze widać, że praca nie jest skończona, że to jest na razie tylko po prostu załatanie dziury, a nie dokończone prace renowacyjno-remontowe. Chcemy rozgrzebywać dziurę jakoś, czy...? Właśnie się zastanawiam, czy chcemy to rozgrzebywać. Nie wiem, jak się reszta... Nie. Obiecaliśmy, no, że nie. Mieliśmy teoretycznie nic nie dotykać. Myślę, że rozgrzebywanie dziury... Zaprawy tu żadnej nie ma takiej, żeby to załatać. Potem... No nie, no bo znaczy, no aktualnie nie ma, nie? I też narzędzi też nie ma, żeby jeden kuć jakimś łomem czy czymś. Narzędzie się znajdą przy pasku tego Mieczysława, jakieś dłutko czy ten, ale to dobra, to nie będziemy się bawić. Ale nie wiem, czy chcemy rozwalać, jak mówiliśmy, że będzie pan zadowolony, nic nie dotkniemy. Tak, bo jak w imieniu księcia, to trzeba... Z honorem i szacunkiem. Dokładnie. Być słownym. Dokładnie. A nie jakimś zdrajcą narodu. I co? Myślę, że zawsze możemy się jeszcze jakoś tak po prostu rozejrzeć poza tym pomysłem. Jak ostatnio zaczęłam szukać kamieni, to znaleźliśmy dziennik. Więc możemy się po prostu pospacerować tutaj i popatrzeć, czy czego, coś nam się nie rzuci jeszcze w oczy. No. Mhm. No ale... Bo w sumie znaleźliśmy tylko tą nie do końca zamurowaną ścianę, tak? Znaczy ona jest jakby zamurowana, ale to widać, że to jest tylko pierwszy etap prac, ponieważ to były jakieś... ozdoby, zdobienia i one zostały uszkodzone i najwidoczniej ktoś będzie trzeba je... Ale to jest sklepienie, czy to jest jedna z ścian? Ściana jedna. Chociaż no, ta dziura jest taka idąca od podłogi prawie aż po sufit, więc... Czyli to jest to niby pęknięcie, że nagle coś pękło, tak? Tak, jakby, nie wiem, było powiedzmy trzęsienie ziemi i po prostu jedna ze ścian nie wytrzymała takiego naprężenia i się... A czy wiesz, równie dobrze może być kwestia jak gdyby tego, że chociaż one są dość stare, ale teoretycznie mógłby grunt pracować czy inne rzeczy i mogłoby dojść do takich pęknięć, bo w zależności od użytych materiałów, no to one mają też różną różne jak gdyby różnie się rozprężają pod wpływem wody. Pytanie, jak jest z podciąganiem wody kapilarnym, bo starsze z budynki mają z tym problem zwykle. No, ale to na przykład myślę, że gdybyśmy poszli do konserwatora zabytków, to on mógłby dać jakąś analizę większą. Zastanawiam się w sumie, czy na pewno tego nie ruszać, skoro to tak nagle pękło. Tak przypadkiem w czasie tego wszystkiego. No tak, tylko właśnie, czy chcemy to dzisiaj rozgrzebywać, czy na przykład nie lepiej pójść do konserwatora zabytków i nie poprosić o jakąś analizę?
Może po prostu, Kornelia, masz paranoję już. Może mam paranoję, tak. No cóż, na pewno nie jesteśmy w stanie tutaj tego załatać. Chyba, żebyśmy przyszli na przykład jutro z zapasem jakiegoś cementu w plecaczku. No, chyba plecak nie można pracować. Nie można. Zresztą chyba cementu w plecaku by ci nie wystarczyło, żeby załatać taką dziurę. A, to jest, no w sumie to jest duża dziura. No i czy jutro będziemy mogli tu wejść w ogóle, bo chyba mieliśmy bardzo też konkretną datę, że będziemy wchodzić, wejść tylko dzisiaj. Mhm. Czy chcemy to ruszać? Nie, mi się wydaje, że nie ma sensu. Wydaje mi się, że nie. Nie musimy pchać paluchów w każdą dziurę, jaka tylko się znajdzie. No dobra, no to nie. Mam wrażenie, jeszcze tylko takie pytanie. To wygląda, jakby po prostu powstała rysa, czy jakby coś się przebiło przez tą ścianę? Pytanie, czy to jest po prostu rysa i zamurowane, czy to widać, że to jest wielkie, jakby coś się przebijało? Czy geologia by to mogła na to odpowiedzieć? Myślę, że... Mogę ci odpowiedzieć. Powiem tak. Pan Mieczysław skończył wyższą szkołę... Robienia hałasu, kurde. Nie, Akademia Chłopskiego Rozumu, więc on takie rzeczy na chłopski sposób będzie rozumiał. Ale właśnie zastanawiam się, czy jeśli on jest normalny, robotnikiem... Normalny, trudny, ekstremalny? Trudny test geologii. Ale właśnie zastanawiam się, czy skoro pan Mieciu jest robotnikiem i czy jeśli miał styczność z tego typu pracą, to na wręcz... pewno różne tego typu roboty robił. No to nawet jeśli nie ma tej takiej wiedzy naukowej, to on może to wiedzieć po prostu poprzez praktykę, poprzez takie techniczne podejście typowo. I tak dalej. Ale jest. Ja jakby co wiem, tylko niech Żurow się wypowie. Więc przyglądasz się temu. Z pozoru ta szczelina, to właśnie można by było nazwać załataną szczeliną, wygląda, można powiedzieć, niewinnie, jak jakieś uszkodzenie wynikłe po prostu być może z, jak to wspominała wcześniej Wanda, jakichś naturalnych przyczyn, ale twój zmysł geologa ci mówi, że ma zbyt jakby regularne kształty mimo wszystko, że to wygląda, jakby ktoś coś, nie wiem, wybił w tej ścianie. Natomiast ciężko powiedzieć, czy wybił ją z zewnątrz do wewnątrz, czy z wewnątrz do zewnątrz. Okej, okay. Wniosek jest krótki. Ktoś to zrobił naumyślnie. To nie powstało przypadkiem. No to co? Chcemy to otworzyć, czy chcemy to zostawić? Ja tak wiesz. Czy mamy cokolwiek, co wybrać? Pytanie, rozglądam się tutaj po tym grobowcu, czy jest cokolwiek, jakieś płyty, czy cokolwiek, co w razie czego można by przysunąć? I udawać, że my tu nic nie zrobiliśmy. Płyty nie. To poza płytą nagrobną, nagrobka, która ma trochę nieregularny kształt, bo jest wycięta w kształt złożonych pod nimi jakby przynajmniej symbolicznie zwłok, to... Szczególnie, że też w niektórych okresach były bardzo modne robienie rzeźb nagrobnych, więc wtedy masz jeszcze całego człowieka leżącego na grobie. To właśnie miałem na myśli, nie? Właśnie opiera się o ścianę i tam, wiesz, leży sobie Sobieski. On wtedy nie leży, on sobie wtedy tak chilluje na tej ścianie. Dokładnie. Dobra, ale może po prostu pozostawmy ten wniosek taki, że faktycznie tutaj coś było robione. To nie jest przypadek, że po głębszej analizie stwierdzamy, że ktoś to musiał zburzyć. I może już nie my, ale niech na przykład pan policjant się do czegoś przyda i zainterweniuje. Dokładnie, można dać cynk. I niech on się zajmie tym, a my się zajmijmy tym, co nas interesuje naprawdę, czyli rytuałami jakimiś. Uga buga robić koło ogniska. Okej, okay. Czyli na tym kończymy dzisiejszą sesję, tak? Tak, bo też będziemy musieli się zastanowić, kiedy przekazać panu policjantowi to, co znaleźliśmy. Jakby nie patrzeć, nasze zadanie się skończyło. Naszym zadaniem było znaleźć osoby, które są odpowiedzialne za kradzież. Weszliśmy do fortu, znaleźliśmy rzeczy, wyciągnęliśmy, kto to przyniósł i myślę, że na tym powinniśmy zamknąć sesję. Pytanie, kto jak się poczuwa? Bo ja na przykład mam takie poczucie, że to mogło się nie skończyć.
Ja mogę doczekać do jutra. Jeżeli jutro miał być ten rytuał, to możemy bez problemu poczekać nawet do poniedziałku i potem pójść do pana Waksmunskiego, tłumacząc się tym, że byliśmy tutaj wieczorem, a w niedzielę go nie znaleźliśmy na posterunku, czy coś w tym stylu, i dopiero teraz go widzimy. Więc jak gdyby ja mam takie poczucie, że to jest jeszcze nie koniec i że jak gdyby weszliśmy już za głęboko. Że to jak gdyby bardziej nas dotyczy, ale to jest kwestia jak gdyby tego, jak postać to odbiera. Ja się w tym momencie zastanawiam, czy nie pojechać na przykład do pana Macharzowskiego. Ach, no bo w sumie gdyby to miało się... Czy go nie ostrzec przed jego żoną. To mogliśmy to po prostu stamtąd zabrać i już się nie przejmować rytuałami. Zabraliśmy chyba. Kimkolwiek. Ale zabraliśmy to. Nie. No. Ja nie słyszałam kompletnie deklaracji, że my zabieramy te wszystkie rzeczy. A ja zakładam, że to było logiczne. Nie, dla mnie to kompletnie nie jest logiczne. Ja bym to zostawiła właśnie w tamtym miejscu. Jeśli ma być rytuał ochronny przeprowadzony, to powinny komponenty być na miejscu. To może, to właśnie może ustalmy, czy byście to zabrali, czy nie. Ale kwestia jest taka, czy my chcemy być w niedzielę, bo to ma być podczas pełni, no to niedziela pełnia, możemy być na miejscu. Jeżeli to jest ochronny, to możemy być ze sobą. Szczerze, ja bym na pewno wzięła dziennik profesora po to, żeby go przeanalizować. No to dziennik mogliśmy zabrać, okej. Okay. Bo jak gdyby... Poroże to wywalone. Niekoniecznie muszę targać poroże z placu budowy, ale dziennik, tak. Żeby jak gdyby przeanalizować, co to dokładnie jest i jak gdyby, żeby to na spokojnie, no bo tam nie mieliśmy czasu, żeby jak gdyby to rozpracować. No dobra, no to dziennik zabraliśmy, ale komponenty zostały. Okej, okay, dobra, czyli zanotujcie tam w notatkach, że dziennik zebraliście. Ja zrobię notatkę większą za chwilkę, jak tylko zejdziemy z wizji. Okej. Okay. Więc myślę, że to jak gdyby ma sens. Plus, że tak jak mówię, nie zgłaszałabym tego panu policjantowi do czasu pełni, bo nie wiemy, co się wydarzy w pełni, a już ta jakaś dziwna istota nas zaatakowała. No dobra. To zgłosimy mu w poniedziałek. To będzie dzień po pełni. I będziemy jeszcze żyć. Ewentualnie możemy go poprosić na pełnię. Czy chcesz człowieka racjonalnego wciągać w jakieś dziwne rytuały? Możemy go na przykład związać i złożyć pradawnym bogom w ofierze przebłagalnej. Nie! Raczej mi chodziło o to, że zawsze przyda się dodatkowy rewolwer, bo już raz nam uratował skórę. I dobra, że jak gdyby to... powiedzieć mu, że podejrzewamy, że coś tam się dzieje, a nie mówić mu dokładnie szczegółów. By w razie czego policja była jak gdyby na miejscu. Ja mam dalej bardzo sceptyczne podejście co do tego. Tym razem jak na razie ustaliliśmy, że zabraliśmy ten notatnik, a resztę zostawiamy, a może już te dalsze kroki, czy powiadamiamy i co tak dalej, to już ustawimy. Ustalimy w niedzielę z rana, przy śniadanku u księcia. Tak. Bo pewnie książę też będzie chciał się wypowiedzieć na temat tego, co się wydarzyło i tego, że nie został zaproszony i w ogóle co to się wyprawia w tych katakumbach. Pewnie tak. I że arystokracja się w dupach poprzewracało. No, pewnie tak. Okej. Okay. Pewnie tak. Dobrze, to żeby dłużej nie przedłużać. Drodzy widzowie, dziękujemy za udział w sesji. No i dziękuję za sesję i udział w sesji i mam nadzieję, że spotkamy się na ostatnią najprawdopodobniej sesję tej przygody gdzieś w najbliższej to przyszłości. Będzie... Nie ma co jak siedmiosesyjna, dwusesyjna sesja, kampania, czy tak. Przygoda. Co mi wyszło? Siedmiosesyjna by jednostrzał. Tak, to jest typowy jednostrzał na kanale Żuraw.pl. Typowy jednostrzał, który trwa 7 sesji. Tak. Także tak. Tak to bywa w naszym wykonaniu, że gramy... Szczegółowo. Tak, bardzo. Ale to podzieliliśmy po Krakowie, to nasze. To dziękujemy i pa, pateczki. Na razie. Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.